Kilka słów wstępu, zanim przedstawię panelistów. Technicznie debata będzie już tradycyjnie przebiegać od 18.30 do 20.30. To już jest nasza 10. debata. Dla tych, którzy nie są zorientowani, prowadziliśmy debaty na temat tramwajów podmiejskich, na temat podwyżki czynszów, na temat ulicy Piotrkowskiej, nowego jedwabnego szlaku, na temat, no i mógłbym to jeszcze wymieniać długo. Dzisiejszą debatę postanowiliśmy poświęcić kwestii smogu. Państwo macie na krzesłach raport, który ostatnio wydaliśmy. On jest takim raportem dotyczącym smogu trochę w sposób taki pośredni, bo zdajemy sobie sprawę, że smog samochodowy, któremu poświęcony jest ten, czy pewnemu ujęciu tego tematu smogu samochodowego poświęcony jest ten raport, to nie jest istotne źródło smogu w Polsce. Natomiast no, jak już ten raport wydaliśmy, a Państwo jesteście u nas gościcie, postanowiliśmy, że również go otrzymacie. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem dzisiejsza debata będzie szła jednak w stronę tego smogu związanego z mikroemisją, a mniej smogu samochodowego. To tyle tytułem wstępu. Jest jeszcze taka jedna zmiana techniczna, ponieważ mamy na debacie telewizję łódzką. Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, bo będzie w okolicach 19.15 wejście na żywo, takie 10-minutowe, telewizyjne, prawdopodobnie z dwoma osobami, ze mną i z profesorem, który przyjdzie trochę później. Ja będę po prostu musiał przejść do tamtej sali na 10 minut, ale z naszych doświadczeń dotychczasowych przy debatach jest tak żywa po pół godzinie, godzinie rozmowa, że spokojnie moderator właściwie nie jest potrzebny, chyba że no, jest na tyle gorąca, bo też tak bywało, że no, trzeba jednak trochę tej moderacji wprowadzać. Więc tyle tytułem wstępu. Ja powiem tak, kogo dzisiaj zaprosiliśmy? Zacznę alfabetycznie, żeby to też było, że nikogo nie wyróżniamy. Profesora Hankę Wojciecha z Instytutu Medycyny Pracy. Pan profesor przyjdzie o 19, ponieważ z przyczyn służbowych nie był wcześniej. Pana Jakuba Jędraka z Polskiego Alarmu Smogowego. I to jest gość spoza Łodzi. Więc powiem szczerze, trochę będę go tutaj wyróżniał ze względu na to, że po prostu musiał przebyć określoną drogę i był tak uprzejmy, żeby do nas zagościć do Łodzi. Później następna osoba to pani Weronika Michalak, kierowniczka programu Czyste Powietrze HR Polska. Katarzyna Tymanowska, zarządca i administrator nieruchomości z firmy Atrium. Dobrze, nie pomyliłem. Nie pomyliłem niczego. Atrium. Pan Krzysztof Wójcik, dyrektor wojewódzki inspektorat ochrony środowiska i pan Sławomir Jankowski, dyrektor do spraw rozwoju Veolia Energia Łódź S.A. To są nasi paneliści, którzy odpowiedzieli pozytywnie na naszą prośbę i zaproszenie. Nie ma pani prezydent Hanny Zdanowskiej, niestety. Niestety też pani prezydent nie była w stanie wydelegować spośród tych 30 tysięcy osób, które zatrudniają wszystkie jednostki organizacyjne miasta, nikogo do tej debaty. To też o czym świadczy, państwo sobie sami już odpowiecie o tym, co świadczy. Zapraszaliśmy też radnych z miejskiego zespołu antysmogowego. No niestety kwestie rodzinne i terminowe nie pozwoliły na udział w spotkaniu radnej Urszuli Niziołek-Janiak. Zapraszaliśmy też inne osoby, ale też nie mogły przybyć. Tak? Więc tyle tytułem wstępu. Jeśli chodzi o sam sposób prowadzenia debaty, ja zadam jedno, dwa pytania poszczególnym panelistom. I później drugą godzinę poświęcimy rozmowie z Państwem,
bo nie ukrywam, że nasze debaty przede wszystkim są robione pod kątem interakcji z mieszkańcami, tak? I to jest dla nas ważne, więc mam nadzieję, że Państwo po prostu będziecie mieć swoje pytania i będziecie je zadawać i będzie żywa dyskusja. Panelistów mamy dużo. Powiem szczerze, że pierwszy raz się zdarzyło, że tak dużo odpowiedziało pozytywnie. Jest to wyzwanie, ale myślę, że sobie spokojnie z nim poradzimy. Ponieważ nie ma pana profesora, a chciałem zacząć od zdrowia, to ja zakładam, bo też informacja jest taka, że te debaty są wszystkie nagrywane, są później na YouTubie, później będzie relacja też w internecie, w gazecie. Zakładam, że jednak osoby na sali to nie są tylko i wyłącznie specjaliści, tak? Więc też będę trochę tak moderował, żebyś osoby, które są jakby nie mocno zaznajomione w temacie, żeby też znalazły odpowiedź na takie proste pytania. Więc prostym pytaniem jest to, co z tym smogiem, dlaczego zwykły mieszkaniec miasta powinien się go obawiać? To jest tak, proszę Państwa, że zanieczyszczenie powietrza to jest taki czynnik, podobnie jak palenie tytoniu, czy właściwa dieta, czy brak ruchu. To jest zagrożeniem dla naszego zdrowia. I to jest wyzwanie z dziedziny zdrowia publicznego. To, czym my się zajmujemy, to nie jest ekologia, bo to nie jest obrona rzadkiego gatunku roślin czy zwierzęcia. Może często osoby, które się zajmują smogiem, nazywa się ekologami. Ale to jest w zasadzie zdrowie publiczne. I teraz, tak jak były kampanie poświęcone temu, żeby ludzie mniej palili tytan, mieli lepszą dietę, więcej się ruszali. Tak samo w tej chwili budzi się ta świadomość, że zanieczyszczenia powietrza nam szkodzą. No rzeczywiście szkodzą. Nie wszystkim szkodzą tak samo, więc osoby młode i zdrowe nie muszą się tym aż tak przejmować. Natomiast dzieci, osoby starsze, ciężarne kobiety, ze względu na swoje dzieci, osoby z istniejącymi chorobami układu krążenia układu oddechowego, w szczególności astma i POHP, to są osoby, które są w grupach ryzyka. Jeżeli Państwo słyszycie, że zanieczyszczenie powietrza zabija, to nie jest żadna przesada, przesada, to po prostu tak jest. To znaczy, jeżeli mamy wysokie stężenia zanieczyszczeń, to wzrasta ryzyko na przykład udaru nietrzepiennego, a udar może być zgonu, tak? Wzrasta ryzyko zawału i innych tego typu zdarzeń. Więc to nie jest żadna histeria. Trzeba właściwie na to spojrzeć, unikać skrajności w jedną i drugą stronę. Tak jak powiedziałem, w szczególności ekspozycja prenatalna, tak zwana matka, która jest narażona na tyły i wszystkie substancje zawarte w tyłach. No, ona sama też oczywiście na tym cierpi, ale przede wszystkim jej dziecko. To są takie efekty jak niższa waga urodzeniowa, większe ryzyko wcześniactwa, niższa IQ dziecka w wieku 5 lat, gorsze wykształcenie układu oddechowego. To badanka pewnie potwierdzi, to są badania na przykład grupy profesora Jędrychowskiego, świętej pamięci profesora Jędrychowskiego z Krakowa, równoległe badania profesor Ferrer z Columbia University, wiele badań na całym świecie, które pokazują te efekty, o których mówię, więc jest się czym przejmować. Ostatnia rzecz, tutaj Rafał powiedział o tym właśnie smogu transportowym czy samochodowym, on też jest istotny. To, że Państwo w Łodzi macie stację komunikacyjną chyba na ulicy, przy której nie ma ruchu, to sprawia, że nie trafiliście do pierwszej piątki w Polsce miejsc stacji z najwyższym stężeniem tlenków azotu. Prawdopodobnie byście trafili, ponieważ szkołki w Łodzi są z tego co wiem dość potężne i problem z ruchem samochodowym jest duży, więc trują nas głównie domowe paleniska w skali kraju, oczywiście tylko w sezonie grzewczym. Ale w dużych miastach, czy w małych miejscowościach bez obwodnic, bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia są silniki spalinowe, czyli po prostu transport. Prawda? Więc te dwa źródła w miastach, które nie mają ciężkiego przemysłu, czy jakiegoś uciążliwego przemysłu, tylko petrochemia, no to są dominujące źródła. To tyle. A to dodam, znaczy zadam takie pytanie wszystkie jeszcze nawiązujące, bo polski alarm smogowy w styczniu ubiegłego roku udostępnił opinii publicznej taką statystykę mówiącą o tym, że łodzianin przebywający 2 godziny dziennie nad wodą wypala, w cudzysłowie wypala, ponad 5 papierosów dziennie. I powiem szczerze, że to porównanie, ja pierwszy raz się z tym spotkałem, przeglądając jakieś foldery na forum w Krynicy Ekonomicznej, gdzie były też panele o smogu, no dla mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
Jak pan to tłumaczy? To jest świetny punkt i dobrze wiedzieć, to rzeczywiście jest nasze porównanie, konkretnie naszego szefa Andrzeja i naszej koleżanki Ani, którzy stworzyli taki kalkulator. Teraz, proszę państwa, no, spektrum chorób, które są związane z narażeniem na zanieczyszczenie powietrza, czy tego na zewnątrz, czy tego, które mamy w domach, które jest wypadkową tego, co na płynie z zewnątrz i jeśli mamy palenisko, tego, co się cofnie z paleniska. Jeśli mamy palenisko z otwartym ogniem, to też trochę od tego paleniska bezpośrednio dostajemy. Pyłu, czy czasem jest tylko. To są dość podobne substancje. Oczywiście skład chemiczny, detrakcje pyłu w spalinach diesla są mocno się różnią od tego, co jest w dymie tytoniowym, czy od tego, co jest w produktach spalania węgla i drewna. Ale w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że skutki zdrowotne mogą być trochę podobne jakościowo ilościowo. Teraz tak, jeśli byśmy porównali ilość pyłu, która się dostaje do płuc palacza, ona jest dużo większa, niż nawet oddychając ciężkim smogiem. Ale my robiliśmy coś innego. Myśmy spojrzeli na substancję, która się nazywa benzoatirem, która jest rutynowo mierzoną i raportowanym związkiem z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ona jest z powodów historycznych, mierzona jest kancerogenem z pierwszej grupy, czyli na pewno jest substancją rakotwórczą. Jest w dymie tytaniowym, jest w powietrzu, tyle, nie w fazie gazowej, nie w stanie wolnym, tylko się oznacza to w tyle. I na stacjach państwo zobaczycie. I teraz robimy prostą rzecz. Patrzymy, ile benzoapirenu przyjmujemy z papierosami i ile benzoapirenu przyjmujemy z powietrzem. I tylko ta jedna substancja z tych wielu tysięcy substancji różnych, które są zarówno w dymie tytaniowym, jak i w powietrzu zewnętrznym zanieczyszczonym, na podstawie tego porównania, gdybyśmy mieli całkowitą masę pyłu albo inne substancje, to porównanie wyszłoby inaczej. Ale co jest ciekawe, to jest ostatnia rzecz. Ja państwu mówiłem o tych efektach dla niskiej wagi urodzeniowej i IQ, obniżenia IQ dzieci. I mniej czy bardziej przypadkiem, one są podobne ilościowo do palenia przez matkę kilku papierosów w czasie ciąży dziennie. Od 5 do 10 zależy na co patrzymy, na jakie badania. I to nie do końca jest przypadek prawdopodobnie, dlatego że te efekty w badaniach profesora Wychowskiego były skorelowane z narażeniem na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Czyli właśnie to by mniej więcej jakoś się zgadzało tak półwieściowo, że no, te efekty są, no, no, są potężne, bo na przykład rak płuca jest dużo bardziej związany z paleniem niż z powietrzem, to ten wpływ na płuc już jest tutaj coś już bardziej wyrównany. Więc jakby wydaje mi się, że ten kalkulator papierosowy jest uprawniony. My uczciwie mówimy, jaką substancję porównujemy. Nie ma tu żadnego oszustwa. Gdybyśmy spojrzeli na inną, jeszcze raz mówię, to wyniki byłyby inne. Także, no. Jedną rzecz chciałam powiedzieć, że ja mogę się też wypowiedzieć, ponieważ organizacja, w której pracuję, zajmuje się właśnie wpływem czynników środowiskowych na zdrowie publiczne. Ze wszystkim się zgadzam, co zostało powiedziane, absolutnie oprócz jednej rzeczy. No. To znaczy, oprócz tego, że osoba zdrowa i w kwiecie wieku czy młoda nie ma się czego obawiać, ponieważ oczywiście mamy te grupy, tylko taki cytat, może kwestia pośpiechu, tak, ale z wypowiedzi są grupy szczególnego ryzyka, osoby właśnie starsze, dzieci, kobiety w ciąży, natomiast musimy pamiętać o tym, że zanieczyszczenie powietrza, na które jesteśmy narażeni, ma dwa rodzaje wpływu. Pierwszy wpływ to jest wpływ krótkoterminowy. To jest to, że jeżeli faktycznie nic nam nie dolega, wjedziemy na powietrze, gdzie występują wysokie stężenia zanieczyszczeń, to w krótkim czasie odczujemy, że boli nas głowa, że jesteśmy rozdrażnieni, senni, możemy mieć problemy z oddychaniem, może się nasilić jakiś kater, nawet kater alergicznym. Natomiast w długim okresie czasu, jeżeli nawet nie odczuwamy tych efektów codziennych, w naszym organizmie mogą się kumulować substancje, o których było powiedziane, czyli... Mogą też zachodzić zmiany w układzie krążenia i układzie tłumu. Pełna zgoda. To, przepraszam, ci się chciałem. Mi chodzi o uniknięcie tego, co w Warszawie, w której mieszkam kilka lat, obserwuję, że młodzi, silni mężczyźni ulegają panice. Tak. Ja wolę, żeby nie unikali. Oczywiście panika jest na pewno nieskazana, natomiast w kontekście nawet kobiet, które są przyszłymi matkami, jeżeli w ich organizmach następuje akumulacja metali ciężkich, to nawet jeżeli w okresie narażenia kobieta nie jest w ciąży, a później w tym ciąży zajdzie, to może być tylko więc o tym też musimy pamiętać, ale absolutnie się zgadzam, że panika jest niewskazana. To, co najczęściej, z czym my się spotykamy, z taką interpretacją wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, to jest to, że wszyscy kojarzą to z oddychaniem, że układ oddechowy jest najbardziej narażony. Natomiast musimy właśnie pamiętać o tym, jeszcze raz podkreślam, że to jest cała gama uszkodzeń zdrowia. To jest układ krwionośny w ogromnej mierze. Zawały, udary, wykazano, bardzo wiele badań wykazało korelacje pomiędzy alarmami smogowymi, czy epizodami tak zwanymi smogowymi, czyli załóżmy okresem tygodniowym czy dwutygodniowym, podczas którego były przekroczone znaczące stężenia szkodliwych substancji, a falą zawałów czy udarów, problemów z układem sercowo-naczyniowym,
i innych powiązanych chorób, układ nerwowy bardzo silnie jest narażony na uszkodzenia, zwłaszcza te uszkodzenia neurodegeneracyjne u osób starszych. Procesy neurodegeneracyjne są bardziej przyspieszone. To są problemy z płodnością, które też się pojawiają w kolejnych pokoleniach. Ta waga urodzeniowa niższa dzieci została już przez chwilę tutaj podkreślona. To są też mniejsze obwody główki u dzieci, kobiet, które mieszkają na terenach silnie zanieczyszczonych. To właśnie było wspomniane badanie profesora Jędrzejewskiego. Ale oczywiście to się też nie ogranicza tylko do Krakowa, bo to zostało tam zauważone, nie. Ale we wszystkich, tak, tak, minister, wszystkich obszarach. Tak, dużo niż bo jeszcze ostatnia rzecz już oddam. Proszę Państwa, rozproszę. To, co Monika powiedziała o układzie nerwowym, to są badania z ostatnich 15 lat. Tutaj to są badania z takich krajów jak Stany Zjednoczone, Meksyk czy Europa Zachodnia. I głównym winowajcem wydaje się nam bardzo drobne frakcje pyłu, które tak zwane ultradrobne, które są, jak macie Państwo, PM2,5 to jest wszystko, co jest mniejsze niż 2,5 mikrometra. Tu mówimy o PM0,1, czyli 100 nanometrach. To są nanocząstki, to jest ta sadza z silników diesla, która się dostaje, co jest absolutnie fantastyczne i przerażające, ale jest nie do uwierzenia, ale ona się potrafi dostawać za transport wzdłuż nerwów węchowych bezpośrednio do mózgu, a druga droga to jest ta znana też od jakiegoś czasu, już udowodniona na ludziach, także nie tylko na zwierzętach, przez pęcherzyki płucne do układu krążenia i dalej po całym organizmie, plus ogólnoustrojowy stan zapalny, plus stres oksydacyjny i to, co powiedziałeś właśnie o tym przyspieszonym starzeniu się układu nerwowego. I to właściwie się zaczyna, ten wpływ na układ nerwowy się zaczyna już oczywiście u dzieci. Natomiast kumulacja przez całe życie, no to potem daje taki efekt, że być może także jest to jedna z czynników ryzyka chorób, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, też jest coraz więcej badań w tym kierunku. No ale to jeszcze nie można tego na 100% powiedzieć. Natomiast na pewno źle to robi układu nerwowego od dzieci po starszych. I oczywiście w takim wieku, pewnie jak my jesteśmy tutaj oboje mniej więcej, no trochę starsze, tak, to oczywiście też działa, tylko chodziło mi o to, że no z dnia na dzień raczej nie padniemy, co najwyżej dostaniemy zapalenia skrzydła, na przykład, które byśmy nie dostali w tym powietrzu. Dobrze, to Pani Weronika, Pani pytanie, bo padł tu termin panika. I ja mam takie wrażenie, że z jednej strony alarm smogowy walczy o to, żeby smog czy walczył o to, żeby smog stał się tematem politycznym od 5 lat, tak, dobrze mówię. On się stał tym tematem politycznym w debacie w styczniu zeszłego roku. Co wywołało tą panikę, Pani zdaniem? O co tutaj chodzi, że nagle wszyscy się dowiedzieli o smogu, a wcześniej go nie było? Oczywiście, że był. Ja tutaj ukłon oddaję zawsze wszystkim działaczom alarmów smogowych w całej Polsce, dzięki temu, że zaczęli głośno mówić o problemie i docierać do ludzi. Panika bardziej pojawiła się z tego, że ludzie nagle uświadomili sobie, że od lat są narażeni na coś, czego nie są świadomi. Że powietrza nie widać, nikt o tym nie mówił. Przekazy, które były kierowane najczęściej z instytucji czy samorządu w momencie, kiedy były znaczące przekroczenia, były na tyle blade i ciche, że nikt na to nie zwraca uwagi. Mówię tutaj o przekroczeniu dopuszczalnych stężeń czy na przykład poziomów informowania dla pyłu PM10, bo przy poziomie alarmowym już muszą być konkretne bardziej zauważalne czynności podjęte. Natomiast panika, wie pan, to jest trochę tak, że żeby zwrócić uwagę na pewien problem, który jest problemem zarówno oczywiście no politycznym w pewnej mierze, ale społecznym, zdrowotnym, no to musimy dojść do pewnego punktu krytycznego. I zimą ubiegłego roku właśnie ten punkt krytyczny osiągnęliśmy, czy został osiągnięty dzięki pracy różnych organizacji, w tym w ogromnej mierze alarmów dzięki pogodzie. Dzięki pogodzie również, tak, ponieważ faktycznie no, zdarzenia były wyjątkowo wysokie, ale one nie były tak kosmicznie wysokie, żeby mówić, że problem się pojawił na tym roku. A czy były takie podobnego typu stężenia we wcześniejszych latach? Były podobnego typu stężenia we wcześniejszych latach, jak najbardziej. Czyli coś się jeszcze pojawiło, tak, że sprzężenie nastąpiło? Bardzo krótko, że ja się znowu wtrącę na jedno zdanie, mówiłem już Panu z radia. Po prostu smog, proszę Państwa, zawitał do Warszawy. Jeżeli coś jest w Warszawie, jest problemem ogólnopolskim, automatycznie wszystkie media tam są i się interesują. Jak myśmy się dusili w Krakowie, czy Państwo w Łodzi, czy ktoś w Rybniku, nikogo to nie interesowało. Dopiero jak w Warszawie się zrobiły takie stężenia, przy których rybniczanie generalnie stwierdza, no nie jest źle, to tam wybuchła prawdziwa, no nie wiem czy panika, ale było ogromne poruszenie. Myśmy się z tego tak prywatnie, jako ludzie z alarmu tam z południa Polski troszkę podśmiechali, ale dobrze, dotarło, ludzie się zainteresowały i wtedy się zrobiła naprawdę duża medialność. Dotarło na dziennikarze, tak? Bardzo pomogli nam Czesi, dlatego że wprowadzili obostrzenia dotyczące sprzedaży najgorszej jakości węgla u siebie.
I cały ten najgorszy węgiel, który nie mógł być sprzedany za naszą południową granicą, przyjechał do Polski, był sprzedawany u nas i spalany. Więc regulacje wprowadzane w jednych krajach bardzo często mają wpływ na to, co się dzieje w innych. Natomiast pogoda i to jak najbardziej, że to dotarło do Warszawy i zaczęło się o tym mówić z poziomu, powiedzmy, centralnego z pewnością, miało tutaj ogromny wpływ. Jeżeli chodzi jeszcze, odniosę się do tego słowa panika, bo ja bym tutaj też była ostrożna. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś ogólnokrajowy szał i panika wszystkich ludzi. Ja bym to nazwała świadomością z pojedynczymi przypadkami faktycznie paniki. Znam osoby, które dzwoniły do mnie i mówiły: Pani Weroniko, co ja jeszcze mogę zrobić z tym smogiem, bo ja już mam oczyszczacz, nie wychodzę z domu, mam zamknięte okna i śmierć w masę smogową. No to już mówię, dobrze, to już faktycznie proszę zejść na ziemię, naprawdę nic się nie stanie, jak Pani tę maskę zdejmie. I takim osobom trzeba z kolei tłumaczyć w drugą stronę, tak? Że to jest faktycznie coś, czego musimy się obawiać, czy musimy się chronić, ale w takim stopniu, żeby starać się jak najnormalniej żyć, a jednocześnie oczekiwać od rządzących, że będą nam po prostu wprowadzać regulacje, które zwalczą problem, bo ile możemy się przed tym chować i udawać, że tak naprawdę to my powinniśmy się sami przed smogiem ochronić. A to, że Państwa organizacja ma w Łodzi swój oddział, tak? To wynika z tego, że Łódź jakoś szczególnie jest pod tym kątem, nie wiem, może niedoceniana, ale jakby zauważana. Organizacja ma oddział w Warszawie. Ja z moich prywatnych powodów po prostu pracuję w większości z Łodzi. Aha, okej. Ale biuro centralne mamy w Polsce, mamy w Warszawie. I Państwo smogiem się zajmujecie w całej Europie? Tak. Ponieważ jesteśmy organizacją, jak wspomniałam, międzynarodową, siedzibę główną mamy w Brukseli, mamy kraje, w których również mamy biuro lokalne, to jest Turcja, to jest Serbia, Niemcy i Bruksel, czy Belgia oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o działania dotyczące zanieczyszczeń powietrza, to tak, to... I Łódź jak wypada na tle innych miast w Europie? Kiepsko. Co to znaczy? To znaczy, no, musiałabym rozwinąć jakiś ranking, żeby powiedzieć dokładnie, w zależności od oczywiście danego związku. Natomiast no, to pewnie Państwo się też spotkaliście z tym stwierdzeniem, że no, tutaj akurat jesteśmy na podium, tak? I nie ma się z czego cieszyć, ponieważ jeżeli chodzi zarówno o pyły, zwłaszcza o ten raport kurczy benzalpiron, który chyba wspomniał, czyli jeden z wielopierścieniowych międzynarodowych aromatycznych, no to jest tragiczne. Jesteśmy po prostu liderami, jest jeszcze Bułgaria i Rumunia, to dwa kraje, które... Teraz mówię o całej Polsce. Tak, mówię o całej Polsce, tak, oczywiście mówię o Polsce, które albo nas gonią, albo czasami nas wyprzedzają, czy co dla niektórych zastępujące, tak północne Włochy też ten benzalpiron mają problem. Natomiast jeżeli mówimy o Polsce i ciężko mi jest to rozgraniczyć na poszczególne miasta, ponieważ wszędzie jest źle, oprócz naprawdę jakichś pojedynczych, tak, w przypadku właśnie to jest Słupsk czy Koszalin, to są miasta względnie czyste, czy Gdynia też ma stosunkowo niewiele. Dzień dobry Panie Profesorze, zapraszamy. Przepraszam, Gdynia. To jeszcze na Pana kolega Czerwiawoja. Kończąc zdanie, naprawdę jest kiepsko i wypadamy bardzo źle w tym rankingu, bardzo często najgorzej, co dotyczy również, pewnie przejdziemy do tego w dalszej części, ale poziomów informowania i alarmowania o problemie. To są krajowe regulacje, które dotyczą tego, przy jakich stężeniach samorządy informują o tym, że jest źle. Jeżeli w Paryżu, czy we Francji ogólnie, czy w Belgii, to jest to, załóżmy 80, nawet mniej istotne w jakiej skali, akurat mikrogramów na metr sześcienny, ponieważ w takiej jednostce się podaje do zanieczyszczenia i tam ludzie już są informowani, że jest alarm smogowy, że trzeba się najlepiej zamknąć w domu, ograniczyć aktywność na zewnątrz, to my bardzo często tak gorzko się śmiejemy, że w Polsce to jest poziom, przy którym się wietrzy mieszkania, ponieważ alarm ogłaszany jest przy wartości 300 mikrogramów na metr sześcienny. To jest kosmiczna wartość. To jest kosmiczna różnica i to troszkę też pokazuje to, z jak wielkim my musimy mieć do czynienia problemem, żeby przyjąć taką skalę. Bo gdybyśmy te poziomy zanieczyszczeń mieli na podobnym, na podobnych poziomach, tak, gdyby one były podobne do krajów Europy Zachodniej, czy nawet południowej, czy środkowo-wschodniej innych, to wtedy nie przyjmowali się tych skarg po prostu. Jest to ogromny kłopot i faktycznie, jeżeli chodzi o Polskę, jest bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o Łódź, jest to miasto, w którym zdarzają się jedne z najwyższych stężeń.
Dobrze. Panie Krzysztofie, pytanie do Pana. Wczoraj Ruch Miejski Łódź jest nasza zorganizował taką akcję, w której domagają się liderzy tego ruchu, żeby na tablicach informacyjnych, na przystankach autobusowych, ale również w pojazdach, w tramwajach, w autobusach, na wzór Krakowa informować o stężeniach, o tym, co Pani przed chwilą Weronika powiedziała. Czy to w ogóle jest możliwe, a jeżeli jest, to dlaczego tego nie mamy cały czas w Łodzi? To już pytanie do miasta. My byliśmy otwarci na współpracę. Sami to zaproponowaliśmy miastu już kiedy? W zeszłym roku. W zeszłym roku. Było początkowe zainteresowanie. Później usłyszeliśmy od Zarządu Drogi Transportu, że się podobno nie da, bo te tablice informacyjne były finansowane ze środków unijnych. Znaczy, ja do końca nie wiem. Idę na tych przystankach nowych, prawda? Tak, na autobusach i w takim wypadku okres trwałości projektu i przez ten okres trwałości projektu to ściśle na to, na co były wnioski pisane, no mniej więcej w takim duchu. No. Trudno, żebyśmy się narzucali. Dla nas od strony technicznej nie jest to żaden problem. Jesteśmy otwarci na to jako inspektora ochrony środowiska. A Pana zdaniem to jest potrzebne? Według mnie tak i ja bym bardzo się cieszył, gdyby to nastąpiło, dlatego że w ramach tej paniki, ja być może się tutaj organizacjom pozarządowym narażę, ale powiem tak, my już badamy te zanieczyszczenia, odkąd powstała Inspekcja Ochrony Środowiska w takim kształcie, w jakim jest teraz obecna, czyli od 1991 roku. I co roku tak naprawdę publikujemy nasze raporty, nawet te poprzednie raporty za poprzednie lata są na naszej stronie internetowej dostępne. Oczywiście do wszystkich samorządów były rozsyłane. Mało tego, wszystkie rady i sejmik województwa, i rady powiatów, i rady gmin mają obowiązek zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska co najmniej raz w roku taki raport rozpatrywać. Ja nawet nie powiem, że nie rozpatrywali, bo nawet nas czasami zapraszali, rozpatrywali, no kiwali głowami, że zrozumieniem, no tak, jest problem smogu i na tym się to kończyło. I od ubiegłego roku, a konkretnie od 2 stycznia, kiedy akurat w faktach TVN na całą Polskę poszło, w Polsce jest smog, no to nastąpił, można powiedzieć, taki przewrót kopernikański. I to, co Pan powiedział, że, no proszę sobie wyobrazić, że nagle telefony ze szkół, prawda, no bo komunikaty, prawda, że nie wychodzić na dwór, z dziećmi na dwór, żeby nie wychodzić ten, no i niektórzy rodzice nawet potrafili zadzwonić, to pani dyrektor z jednej szkoły łódzkiej zadzwoniła, bo rodzice to żądają, żeby nie było WF. Ja mówię, no ale jak, no bo w styczniu chyba to nie wychodzicie na ten WF, na świeży pecz. Nie, w ogóle, żeby nie było WF-u na sali bez smogu. Ja mówię, ludzie kochani, prawda? Czyli właśnie widać to przejście w skrajność. I lepiej informować rzetelnie, lepiej pokazywać, jak jest, to wtedy to rzetelne informowanie spowoduje, że nie będzie tych skrajności, prawda? Bo jeżeli nagle okazuje się, że nikt się tym nie interesował, a idzie taka informacja do mediów ogólnopolskich, no to rzeczywiście wieja, prawda? No to ręce do Bozi składać i dziękować, że my jeszcze żyjemy w ogóle. Także my jesteśmy jako inspektorat otwarci na taką współpracę. Ja zresztą bardzo tutaj też dziękuję, jest pan Dominik Artomski z Łódzkiego Radu Smogowego. Myśmy mieli też pewne tarcie na początku, bo to jest tak, że organizacja pozarządowa, zresztą ja pana Dominika już tak powiem bardzo lubię, bo przypomina trochę mnie sprzed 10 lat, jak byłem młodszy i więcej mi się chciało niż teraz, prawda? I no, takim jest trochę rewolucjonistą, prawda? Do tego stopnia, że nawet, proszę sobie wyobrazić, no nasze stacje to są urządzenia mechaniczne. Przesył danych zależy od operatora, to się po prostu czasami psuje. Więc na początku nawet były takie wzajemne tarcia, że jak w weekend coś tam padło, prawda, nie było przesyłu danych, to nawet nas tutaj podejrzewaliście trochę, że my świadomie zatajamy. My naprawdę niczego nie zatajamy, bo w naszych raportach od wielu lat jest wszystko pokazane czarno na białym. Niestety to się psuje. Zgodnie z prawem Murphy'ego, no najczęściej się psuje w weekendy, prawda? Jak oczywiście inspektorat jest zamknięty i no to nie jest tak, że my jesteśmy złośliwe urzędasy. Proszę Państwa, naprawdę nie mogę zorganizować pracy w weekend i dyżuru, bo wchodzi kodeks pracy tutaj w grę, wchodzi ustawa o służbie cywilnej, uparcie się przyciska pracowników laboratoriów, technicznych pracowników tak naprawdę w ustawę o służbie cywilnej, a z tego wynika takie ograniczenie, że on w zasadzie może pracować w szczególnych warunkach, w nadgodzinach to tylko w wyjątkowych sprawach, a już w ogóle tam te 11-godzinne przerwy, prawda, no kodeks pracy i tak dalej, to jest po prostu droga przez mękę. No dobrze, a panie Krzysztofie, skąd dzisiaj osoby, które nie korzystają ze smartfonów, nie mają wgranej aplikacji, łodzianie mają się dowiadywać, co się dzieje i jak odpowiednio się zachowywać każdego dnia, nie? Pan to wytłumaczył. Ja powiem tak. No, którzy nie
mają smartfonów, no to trudno mi sobie wyobrazić, że jeszcze tacy są, prawda? Bo ja sam byłem przeciwnikiem smartfonów. O, widzi pan, ja do zeszłego roku też nie miałem, ale już mam. Nie, są, ale nie. Ale do czego nie? Proszę zobaczyć, mamy poziomy informowania takie, a nie inne. Co my robimy? No my robimy zgodnie, no bo organy muszą działać zgodnie z prawem, prawda? Tak mówi konstytucja, nikt tego przepisu nie zmienił. W tym roku jeszcze nie informowaliśmy, prawda? Proszę zobaczyć, jak bardzo pogoda tak naprawdę wpłynęła na poziomy. W tym roku można powiedzieć na polskie poziomy oficjalne, informowanie. Bo już nie mówię o alarmowych, tym o setkę większym, prawda? 200 mikrogramów na metr sześcienny. Nie ma właściwie problemu. W zeszłym roku, o tej porze, to już były bodajże 2 czy 3, no, alarmy, tak? W zasadzie te osoby nie mają możliwości, te, które są pozbawione dostępu do tych elektronicznych mediów, na dzień dzisiejszy nie mają takiej możliwości. Bo skoro my nie informujemy, bo my informujemy Centrum Zarządzania Kryzysowego i dopiero ono wydaje zwyczajowy komunikat, no powinno też dać komunikat do samorządów, prawda? I samorządy powinny dalej informować. I proszę mi wierzyć, nie wiem, co mam w tym momencie odpowiedzieć. Nie ma dobrego sposobu. Natomiast ja powiem tak, trochę tutaj, no, mam nadzieję, że się nie pogrążę i mnie za to nie zwolni, jak już od 2006 roku tutaj piastuję to stanowisko i już kilka ekip przeżyłem. Z politykami to jest tak, że co, ja obserwuję taki trend. Przyszła jedna ekipa, aha, oceny są w skali powiatowej, za dużo jest i to idzie do Unii, a tu wychodzi, że mamy tyle powiatów, i Unia widzi, że w takim województwie ilość powiatów to jest zła ocena, to zmienimy system oceny. I nagle robimy, zawężamy system oceny i teraz w zasadzie mamy aglomerację i poza aglomeracją, prawda? To oczywiście sytuację nie poprawiło, bo do Unii idą kolorowe mapki, pogorszyło sytuację, bo Unia też robi uproszczenia w raportach, wtedy widać, że cała Polska to jest na czerwono, co też nie jest prawdą, więc politycy wydali dziecko z kąpieli. W momencie, kiedy się kieruję do polityków, to proszę mi wierzyć każdej opcji, bo już te opcje trochę przeżyłem. A może by zmniejszyć, prawda, to jest taki tak, nie, bo za często by trzeba informować. A jak się za często informuje, to się sieje panikę w społeczeństwie. A politycy każdej opcji, czy będzie prawa, lewa, czy po środku, czy z góry, z dołu, nie lubią siać paniki. Generalnie lubią pokazywać, że kraj pod ich rządami jest mlekiem i miodem płynącym. I dopóki nie wymusicie państwo, i to strona społeczna, ja apeluję do społeczeństwa, apeluję do alarmów smogowych, wymuszajcie to, bo tak naprawdę nie dlatego się pojawiły regulacje antysmogowe w polskim prawie, i tutaj również w województwie łódzkim, że politycy nas tak kochają i tak dbają o nasze zdrowie, oni dbają o słupki sondażowe. Gdyby nie było tego ruchu waszego i tutaj również łódzkiego ruchu i presji medialnej, jest skóra pod nogą, by tych regulacji nie podjąć. Proszę mi wierzyć. Niestety to jest smutna rzeczywistość, bo przecież te regulacje są spóźnione co najmniej o 20 lat. Ale dobrze, że już w końcu są. Dobrze, dziękuję. Pani Katarzyno, pani zarządza nieruchomościami w Łodzi. Rozumiem, że nie jedną, tylko wieloma. Jak pani z pozycji swojej ocenia kwestię zainteresowania wspólnot jakby wpływaniem na poprawę tego jakości powietrza i poprawę swojego właściwie bytu codziennego, bo te nieruchomości często w Łodzi zajmują się w epicentrum, w śródmieściu. Znaczy tutaj taką też główną przyczyną, znaczy może nie główną przyczyną, ale też czymś, co wpływa na jakość naszego powietrza, są nieruchomości, które nie są podłączone właśnie do sieci, tak? Które są, nie wiem, opalane są jakieś kotłownie węglowe starego typu, ludzie palą odpadkami, tak? Uważam, że to, co państwo nawet mówiliście o tej panice, że jest tak naprawdę mała świadomość społeczeństwa i trzeba by było też, no nie wiem, edukację w szkołach, czy jakieś, prawda, informacje podawać osobom, że my też możemy, nawet na takich małych, jak gdyby swoich, takich swoich małych ogródeczkach, że tak powiem, wpłynąć na poprawę jakości, tak? I nawet jeżeli coś jest złego, coś się źle dzieje, to każdy może jakoś tam, prawda, się przyczynić do poprawy swoich warunków bytowych i również do otoczenia, tak? I ja powiem tak, ludzie są zorientowani różnie w moich wspólnotach. Tak naprawdę myślę, że rolą administratora czy zarządcy jest pokazanie możliwości polepszenia, tak? Zarówno bytu w danej nieruchomości, jak i no, powietrza, w którym żyjemy, otoczenia, tak? I są różne naprawdę metody, z tym, że dobrze by było, żeby była właśnie większa świadomość
i żeby były, jeżeli są na przykład jakieś programy, bo jest sporo programów, z których można skorzystać, żeby po prostu poprawić, tak, jakość chociażby życia w nieruchomościach. Ludzie nie wiedzą o tym, tak? Że coś takiego jest możliwe, że jest jakaś dotacja bezzwrotna, że można by się było zwrócić, tak, o jakąś pomoc i to przyczyniłoby się do na przykład likwidacji, tak, kotłowni, do podłączenia do sieci miejskiej, różnego rodzaju termomodernizacji. Jasne, tak? A może pan jakiś przykład ze swojego, przykład z Łodzi? Na przykład teraz w tym roku, znaczy teraz, w 2017 roku podłączyłam 3 nieruchomości do sieci, tutaj do sieci miejskiej. I pozyskałam na tych wspólnot bezzwrotne dotacje w wysokości 50 tysięcy na węzły, na instalacje. Także są możliwości, gdzie można skorzystać i finansowo, tak? To jest taka wspólnota, może skorzystać finansowo. No i mówię, polepszyć byt i swój. A inicjatywa poszła od pani czy od ludzi? To znaczy tak, ja i ode mnie, ale na przykład tutaj jest też pan z zarządu z jednej wspólnoty, który mnie tutaj czynnie wspierał. Tak samo ja mówię, no nie na wszystkim się pokazać. Nie na wszystkim się człowiek musi też znać, prawda? Ja na przykład wiem, co chcę osiągnąć z danej nieruchomości. I posiłkuje się wiedzą osób, które, prawda, wiadomo, że są ekspertami. Tutaj też jest pan Piotr Stawicki, który od lat ze mną współpracuje, jeżeli chodzi o wszelkie audyty, tak? O wszelkie audyty, o wszelkie inwestycje w nieruchomościach. I razem zrobiliśmy już kilka projektów, bo naprawdę na przestrzeni ostatnich lat było mnóstwo możliwości. I zarówno termomodernizacje i te przyłącza, gdzie można było pozyskać środki. Bo no nie oszukujmy się, nie zawsze ludzi jest stać, tak? Na a czy, to, duże czy te możliwości jako Łódź wykorzystywaliśmy w 100%? Jak pani to ocenia? Myślę, że jest za mała wiedza o tym, w ogóle o tego typu działania, o tego typu dotacjach. A czy może od miasta informuje mieszkańców w tym zakresie? Uważam, że jest mało tej informacji. Mało, naprawdę. Jeżeli ktoś drąży, chce coś uzyskać, no to, że tak powiem, no szuka, tak, możliwości. Ale przynajmniej ja też nie spotkałam się z czymś takim, że są informacje ogólnie płynące, zróbcie to, tam są możliwości takie i takie na tego typu inwestycje, na pozyskanie tych pieniążków, tak. Generalnie mówię, no sama krok po kroku, z udziałem właśnie zarządów, z udziałem tutaj, tak, pana, który się zajmuje, szukaliśmy takich możliwości, ale mało jest informacji i tak samo właśnie mieszkańcy, którzy mieszkają w nieruchomościach, nie są świadomi, że mogliby skorzystać. A z czego to wynika, że miasto w tej chwili tak słabo informuje, pani zdaniem? Nie mam pojęcia, dlatego że to tak naprawdę uderza w miasto, tak? Wiadomo, no że powinna być ta informacja, tak? Bo to działa na plus, tak? Na przykład teraz te bezwrotne dotacje do 75% kosztów skomplikowanych, maksymalnie 50 tysięcy, to jest coś świetnego, tak? I uważam, że powinna być po prostu informacja do wszystkich, na przykład wspólnot, rozsyłana. Miasto mam, że tak powiem, kontakt i z zarządcami, i z administracjami. Nie mam pojęcia, dlaczego tak. Jeżeli się samemu nie szuka, to jest... Dobrze, ja to pewnie o to dopytam. Teraz pytanie do pana Sławomira. Ja powiem szczerze, że jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że pan przyjął nasze zaproszenie, bo tak powiem szczerze, wysłaliśmy je, ale z dotychczasowych doświadczeń z innymi firmami, no, myśleliśmy, że nic z tego, ale dla jakby dopięcia wszystkiego na ostatni guzik uznaliśmy, że państwo są po prostu no, niesłychanie ważnym aktorem na tej debacie o smogu w Łodzi. Czy mógłby pan powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o państwa zaangażowanie w kwestię smogu, jak państwa firma w strategii rozwoju czy w działaniach operacyjnych ten element umieszcza? To może trochę dziękuję za uznanie, ale ja uważam, że nie ma się co chować i na takie debaty trzeba przychodzić. Jestem też łodzianinem i to jest problem. To jest problem polskich miast, polskiego społeczeństwa. Wiadomo, że Polska węglem stoi, spalanie węgla no to nie jest proces, który jest czysty. To jest jedna sprawa.
Natomiast jedna sprawa, no, nasza firma produkuje ciepło w połączeniu z energią elektryczną. To jest 100% kogeneracji. A dlaczego? Po pierwsze, taki proces powoduje, że produkcji energii elektrycznej z ciepłem to jest ponad 30% bardziej sprawniejszy niż osobna produkcja ciepła w kotłowni węglowej i osobno w elektrowni węglowej. To jest bardzo dużo, to już od razu mamy no, większą efektywność, około 30%. Druga sprawa to jest temat, że my dostarczamy ciepła do 60% mieszkańców Łodzi tutaj. To jest olbrzymi i zawsze się zastanawiamy, no, czy aby na pewno maksymalizować sprzedaż. No i otóż nie, to nie do końca tak wygląda, bo każdy liczy złotówki. No, jak mówimy o zdrowiu, mówimy o społeczeństwie, no ale przez to, że jest ta demokracja, jest no, mieszkanie z kamienicy, który patrzy tak naprawdę, czy założyć sobie odnawialne źródło ciepła, pompę ciepła, no ale potem tak naprawdę zaczyna wrzucać śmieci do paleniska i paliwo to jest najtańsze. Na wszystkich nastruje, tak, ale czy on ma inne wyjście? Tak z drugiej strony, no to jest też inny. No, ja wiem, ale jeżeli go stać na to. Natomiast no, najprostszym rozwiązaniem, tak jak kalkulowaliśmy, to jest właśnie wspieranie naszych odbiorców w wiedzę, żeby oszczędzać to ciepło. Bo wbrew pozorom, to jest najważniejsze. I nawet wczoraj mieliśmy takie seminarium dla Stowarzyszenia Spółdzielców, to jest znowu dla nas to jest 60% odbiorców, żeby im tłumaczyć właśnie też to, co Pani powiedziała, że są różne możliwości pozyskania pieniędzy, różne możliwości, no choćby no tutaj nawet nigdy nie padło, ale są białe certyfikaty, które też wspomagają inwestycje. My bardzo czynnie w tym pomagamy w pozyskiwaniu tych białych certyfikatów właśnie na inwestycje takie efektywnościowe, żeby mniej tego ciepła zużywać, no bo im mniej się tego ciepła będzie zużywało, my też tego mniej węgla będziemy palić. To już od strony jak gdyby popytu tutaj, to jest bardzo ważne. No przy tej samej ilości węgla no możemy więcej podłączyć mieszkańców. No właśnie. Zaraz do tego dojdę, bo to jest też istotne. Natomiast jak sobie popatrzymy, dlaczego ta Łódź tak źle wygląda na mapie tej smogowej? No, jeśli chodzi o centrum miasta... Ja przepraszam, opuszczę na 5 minut, ale niech Pan kontynuuje, tak? Później będzie druga kolejka, pytania od Państwa. No tak się z historii Łodzi zrobiło, że właśnie centrum jest najmniej usieciowione, najmniej jest podłączeń i tam jest największe źródła niskiej emisji. A z drugiej strony, no to jest sytuacja taka, że ten smog nie ma się gdzie za bardzo rozprzestrzeniać, no bo jeżeli są strefy korytarzy powietrznych, że można to przewiać, no to się przewieje. W centrum takiej możliwości po prostu nie ma. Nikt tak nie projektował kiedyś tych budynków. A z drugiej strony jest też największy ruch samochodowy, no, który no, to dokłada się do tego. W tej chwili mamy program razem z miasta. No ja sobie czasem ubolewam, że to za wolno idzie. Rewitalizacja, żebyśmy tych budynków jak najwięcej podłączyli właśnie w centrum miasta, no bo to jest nasze zdrowie i życie, żeby jednak to zwiększać, ten udział ciepła systemowego. My też jesteśmy firmą, która spala węgiel, nie będę tego ukrywał, ale mamy też instalacje biomasowe, też wchodzimy w dywersyfikację tych paliw, też planujemy takie przedsięwzięcia. Natomiast to, co nas odróżnia od no, takiego typowego Kowalskiego, który spala węgiel u siebie, no to jest to, że te wszystkie instalacje są oczyszczane. Czyli wszystkie tlenki azotu, siarka, pyły, no to jest wszystko monitorowane, spełnia już w chwili obecnej najnowocześniejsze normy europejskie.
no zainwestowaliśmy już niedługo pęknie 2 miliardy złotych tylko w instalację oczyszczania spalin. Możemy przyłączać więcej, ale to też musicie sobie Państwo wyobrazić, że to jest ścieżka zdrowia, jak w centrum miasta można zbudować sieć, którędy przejść przy nieuregulowanych stanach prawnych, ile to jest wysiłku, czasem to przypomina... Ja tu mogę właśnie coś dodać, przepraszam, że wtrącę. Właśnie w jednej nieruchomości spotkaliśmy się z problemem przejścia przez działkę prywatną, gdzie no, na szczęście tutaj jak gdyby połączyliśmy siły, tak, Veolia i tutaj nieruchomość, moja firma, żeby przekonać, tak, żeby po prostu można było tę inwestycję przeprowadzić, ale jest mnóstwo właśnie nieruchomości, które są gdzieś tam w Pierzejach, czy prawda, są prywaciarze, gdzie nie ma zgody, a gdzieś ta nitka tego przyłącza musi przejść, tak? A nie można tego jakoś ustawowo po prostu załatwić? Znaczy nie wiem, to jest, rozumiem, to jest... To myślę, że to rady była też tak. To jest to na strukturę. Możliwe jako inwestycja liniowa, ale to musiała być planowana przez miasto wcześniej, tak? To jest kwestia taka, że nie planujemy miasta. Mówię, są chęci na przykład, tak? W danej nieruchomości są chęci podłączenia. Wiadomo, że Veolia też no, chce, no bo jesteśmy, będziemy klientem, tak? Taka dana nieruchomość będzie klientem. I są różnego rodzaju przeszkody, które są niezależne, tak? Od wspólnoty, nawet od funduszy, tak? Które trzeba było pozyskać. Tylko nawet, no mówię, przejście przez czyjś teren, żeby to przyłączyć. Znaczy, prawda jest taka, że jest ścieżka administracyjna, tylko to jest 3 lata. Ale jak się dzisiaj COVID, to za 3 lata będzie, tak? Tak, no, w związku z powyższym, no to można sobie wyobrazić w praktyce, że to jest nierealne. No to zawsze się staramy porozumieć, wykupić służebności i tak dalej, no, ale jeżeli się spotyka no, kogoś, kto mówi nie, bo nie, no to albo to czasami za drobne sumy, tak? No, albo no, ktoś żąda pieniędzy więcej niż ta wartość całej tej nieruchomości, no to, no, to jest trochę już paranoja. Wydaje mi się, że jest oczywiście no, konieczność takiej walki z tym smogiem, żeby po prostu eliminować no każdy komin, który jest, żeby to powstawało po prostu instalacje albo przyłączenie do sieci, albo odnawialne źródło, czy pompa ciepła, czy rozwiązanie oparte nawet na energii elektrycznej, tylko że no, proszę pamiętać, że energia elektryczna to ma sens tak jak we Francji, gdzie jest 70% produkcji w atomie. No bo jeżeli energia elektryczna, ja mówię o walce ze smogiem, tak? Ale jeżeli patrząc no, z punktu widzenia paliwa energii pierwotnej, no to rozwiązanie już nie jest. Elektrownia taka typowa w Polsce, węglowa, to ma sprawność tam 38%. Te najlepsze mają powyższe 40%. Czyli to nie jest szał. To jeśli popatrzy na Bełchatów, na te chłodnie kominowe, no to jest to właśnie co... Większość ciepła idzie w komin. Stąd ta kogeneracja jest, no, no mamy w Polsce to szczęście, że mamy tą kogenerację i mamy te sieci, no bo można sobie teraz odwrócić pytanie i zadać, co by było, gdyby nie było sieci, gdyby te 60% ciepła było lokalnie palone, no, poprzez właśnie taki węgiel, ile tego byłoby tak naprawdę? Jeszcze węgiel, tak? No, gdyby to było... Krótko mówiąc, można by sobie wyobrazić Śródmieście na Redkini na przykład, tak? Jak tutaj warunki. No, tak, na tak. Właśnie... A procentowy, jeżeli chodzi o produkcję energii ze spalania węgla, to mówię o biomasie. Czy to jest współspalanie biomasy, czy spalanie biomasy? Nie. Mamy dedykowaną instalację. To jest około 20% udziału biomasy. Tylko to też jest taka sytuacja, gdzie zmieniają się reguły podczas gry. No, takie instalacje jeszcze w 2010 roku, kiedy te decyzje były podejmowane, to się mówiło o wsparciach, no bo jednak czy zrębka, czy ta biomasa jest droższa od węgla, w związku z tym, no to żeby to było opłacalne, żeby to nie wpływało znowu na cenę ciepła, no to było wspierane poprzez właśnie zielone certyfikaty, których cena w tym okresie wynosiła około 270 zł za megawattogodzinę każdą wyprodukowaną, bo taki certyfikat się dostawało. No w zeszłym roku no to
ta cena była 30 zł, no to 10 razy mniejsza, no gdzieś ten rachunek ekonomiczny i zdroworozsądkowy no też tracił sens no, w tym wszystkim. No, takie instalacje się nie buduje na rok czy na dwa, to są setki milionów złotych. I to też no, ktoś później płaci to w cieple, tak, jeżeli to więc inwestycja jest nietrafiona. Tak, ja chciałem zapytać, czyli ja rozumiem, że Woja jest zainteresowana tym, żeby podłączać odbiorców, jeżeli nie ma tych przeszkód prawnych, jak rozumiem, tak? Znaczy tak, po pierwsze budujemy przyłącza na nasz koszt. Odstąpiliśmy już, nie pamiętam, to 6, może już nawet więcej, 8 lat temu od jakichkolwiek opłat. Zero opłaty przyłączeniowej. My podłączamy taki budynek na nasz koszt. Nie zależy od długości przyłącza. Nie no, na wspólny koszt wszystkich użytkowników, bo to idzie w taryfę ogólną. No, tak, to idzie to w taryfę, ale wydaje mi się, że to... I tak zapłacimy jako użytkownicy. No jest to w cieple, ale to się rozkłada na taką masę, że... Ale to mówmy, że rozkłada się na masę wszystkich klientów. Tak. Mówmy, że za darmo. Nie ma za darmo. Znaczy, no nic nie ma za darmo, bo musi być... Ale kiedyś jeszcze dodatkowo się płaci. Ale kiedyś nowy odbiorca płacił... Kiedyś nowy odbiorca finansował swoje przełączenie, rozwiązanie swojego problemu sam. Dzisiaj wszyscy inni użytkownicy składają się na to, żeby on otrzymał. Taka jest prawda. No, i on jak się przyłączy... To też partycypuje w kosztach ogólnych. I tak to nie. No, jak to będzie, że dwa lata z rzędu obniżasz cenę. No to czyli to nie jest tak do końca, że no, podnosimy też swoją efektywność, podnosimy efektywność instalacji i odprawiamy. Ale to ja mam teraz konkretne pytanie. Tak. To znaczy, że jeżeli ja się do Was zgłaszam i chcę podłączyć blok 40-mieszkaniowy i słyszę, że będę musiał współfinansować to na poziomie 30% budowy sieci, to to jest... Nie wiem, jak daleko Pan jest od sieci. W centrum miasta. No i to znaczy, że tu dotykamy... Ja panu powiem, na ulicy Obywatelskiej. Obywatelska w centrum miasta. Wydaje mi się, poproszę, nie wiem, dam panu wizytówkę i możemy to sprawdzić. No bo nie powinno chyba to tak być. Chyba, że bardzo mało robi. Tak mi się też właśnie wydaje, to chyba, tym bardziej, że tak jak tutaj pan mówi, wy przecież zatwierdzacie później tą taryfę i podwyższacie koszty opłat stałych. Więc wszyscy za to płacimy. Wy nie wyjmujecie tych pieniędzy ze swoich kieszeni. To dlaczego tak się dzieje, że mówicie, nam się to musi zwrócić przez 3 lata, przez 5 lat, przez 7 lat? Przecież zostawicie te pieniądze od nas wszystkich. Znaczy biznes, więc ja bym tego rozumiał. Jeżeli znałby pan reguły biznesu, to jest tak, że no nie można robić inwestycji, które spowodują wzrost cen ciepła, czyli są jakieś wskaźniki ekonomiczne, które powodują, żeby to było opłacalne, tak? No bo, mam skromne doświadczenie, bo tylko 20 lat się biznesu zajmuję. W porządku, ale no też no, nie ma takiego dobrego biznesu, biznesu też w Polsce na zatwierdzonej taryfie. Koszty plus marża. Nie wiem, dlaczego ktoś sprzedał sieci. Ja też nie wiem. To jest dla mnie jakiś kuriozum. A to ja Państwa pocieszę, bo w moim rodzinnym mieście sieci nie sprzedano i nie jest wiele lepiej, jeśli ludzie was... Znaczy, powiem Panu tak, no, czy ktoś sprzedał sieci, tak szczerze mówiąc, to nie ma kompletnie to znaczenia, czy będą to sieci takiego czy takiego właściciela. Bardziej jest strategia i polityka takiej firmy reprezentowana przez ludzi, bo za tym stoją ludzie. A tak naprawdę, jeżeli się popatrzy nawet na ten rok, jak Pan sobie prześledził, polecam prasę, prześledził proces taryfowy z końca ubiegłego roku, taki powiedzmy łowicz, 23% wniosek taryfowy wzrost cen ciepła, no u nas spadek. No i teraz, jakie inwestycje były w takim łowiczu, jeśli chodzi o środowiskowe rzeczy, jakie były u nas? No możemy się licytować, ale jest dobrze, czy źle zarządzane. To dobrze, że dobrze zarządzacie, to my się z tego... Ja uważam, że po pierwsze, jeżeli mamy być społecznie odpowiedzialni, to po pierwsze musimy to tak rozwijać, żeby ta cena ciepła była konkurencyjna. Jeżeli przedsięwzięcia no, miałyby wpływ negatywny na cenę ciepła, no to niestety nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić.
Bo jeżeli bym teraz powiedział, że każdego będziemy przyłączać jak leci, to byłbym nieodpowiedzialny. No muszą być jeszcze też jakieś uzgodnione warunki. Z drugiej strony... No, ale przepraszam bardzo, jeżeli jesteście na rynku monopolistą, a siedzimy tutaj w gronie społecznym, nie jesteśmy. Mam wrażenie, że powinniście też jakąś odpowiedzialność społeczną mieć ze sobą. Jeżeli macie... No to nie, jeżeli nie jesteście monopolistą, to macie dominującą pozycję na rynku. Dominującą, tak. Więc ta odpowiedzialność społeczna powinna w jakiś sposób uwrażliwiać was na aspekty pozafinansowe, to powiedziała. No. Tak odnoszę takie wrażenie, że tak powinno się to odbywać. No, wydaje mi się, że jesteśmy odpowiedzialni i wszystko robimy właśnie, żeby no, podpisaliśmy z... No, ja sam podpisywałem dwa listy intencyjne z miastem odnośnie rewitalizacji. No, troszkę żeśmy, no, jak gdyby, no, nacisk na miasto bardziej, żeby to w mieście jak najszybciej przyłączać, żeby te programy zaistniały, bo my nie możemy przyłączyć budynku, jeżeli nie będzie w środku zrobiona instalacja wewnętrzna, tak? Logika wskazuje, że najlepiej, gdyby ten budynek podlegał termomodernizacji, bo przyłączenie wtedy można zrobić w sposób optymalny, dobrać urządzenia tak, żeby ta konsumpcja ciepła była jak najlepsza. No, wyposażyliśmy wszystkie węzły w automaty, po to, żeby już nie było tak jak kiedyś, że sprzedajemy, ile tam posiadała, no tylko żeby to zacząć oszczędzać na ciepło. No, wydaje mi się, że to jest odpowiedzialność. Barbara Stasiewicz, ponieważ nie ma przedstawicieli miasta, chciałam pytanie skierować do pana Krzysztofa. Czy przy takich dużych inwestycjach, jak ścisłe centrum miasta, czy ulica Piotrkowska, czy były ze strony miasta, bo teraz zwracacie się do miasta, do samorządów, żeby były wyświetlane komunikaty o poziomie skażenia. Czy przy takiej, skoro wcześniej już były sygnały, że to powietrze jest skażone, czy przy takiej inwestycji w ścisłym centrum, jeszcze raz to powtórzę, miasta, czyli ulicy Piotrkowskiej, przy takim dużym remoncie, czy była jakaś komunikacja pomiędzy państwa instytucją, a prezydentem miasta, czy interwencja z państwa strony, żeby była możliwość tego ścisłego centrum naszego odłączenia do sieci. Bo dla mnie to jest skandaliczne w ogóle posunięcie tutaj władzy, że tam zostało przeprowadzone możliwość podłączenia prywatowych. Ja odpowiem tak. My nie możemy, tak powiem, zmusić miasta, żeby kogokolwiek tutaj podłączyło do sieci. Prawda? Od niedawna moje wódzkie inspektorat ochrony środowiska ma możliwość kontrolowania gmin w zakresie realizacji programów ochrony powietrza. I w tym momencie w Krakowie na przykład idzie to bardzo sprawnie. Wiem, że wojewódzki inspektorat tam działający kontroluje, wymierza nawet kary. No oczywiście gminy się odwołują. Można powiedzieć, u nas w zasadzie też możemy sobie iść i zacząć kontrolować klucz i rozliczać. I powinna Pani mieć teraz taka gwiazdka, nie da się. A ja Pani odpowiem, dlaczego się nie da. Polskie, znaczy łódzkie programy ochrony powietrza są w taki sposób pisane, a pisane są od chyba 5 lat w taki sposób, kiedy to jedna z gmin województwa łódzkiego, a konkretnie chyba Tomaszów Mazowiecki zaskarżył taki program jako akt prawa miejscowego do wojewódzkiego sądu administracyjnego, bo były konkretne działania, że gmina to ma zrobić to i to w danym roku, czyli podłączyć odbiorców do sieci cieplnej albo no, w takim zakresie powiedzmy 100 kamienic. Tak, jest konkretny cel, konkretna wartość. I co zrobił sąd administracyjny? Orzekł, że to jest niezgodne, tak? Nie można tworzyć programów ochrony powietrza. I od tego momentu, ponieważ zdaniem sądu są dwie ustawy sprzeczne. Prawo ochrony środowiska jest sprzeczne z ustawą o aktach prawa miejscowego. I od tego momentu łódzkie, wojewódzkie w ogóle programy ochrony powietrza są tworzone w bardzo ogólnikowy sposób. Śmiem twierdzić, po pierwsze, raz, że jest przedłużony czas działania do tego zrealizowania przez gminy określonych działań bodajże do 2020 roku. Po drugie, nie ma konkretnych ilościowych parametrów, że gmina to musi tyle i tyle zrobić. Co się z tym wiąże? Że my jak pójdziemy na kontrolę, ja ostatnio tłumaczyłem inspektorom NIK-u, bo oni weszli, oni właśnie kontrolują miasta w realizacji programu ochrony powietrza. Nic nie stwierdzą, to znaczy inaczej. Stwierdzą pewnie, że nie jest realizowany tak, jak być powinien, ale żadnych sankcji karnych nie będzie można z tego tytułu nałożyć.
bo te programy są takie, a nie inne. Jeżeli nie ma konkretnego celu, konkretnego wskazanego miejsca, jest ogólnikowo, bo tak w USA kazało, to mamy to, co mamy. Sam główny inspektorat ochrony środowiska, który nam narzucił już od tego roku konkretny cel. Mamy skontrolować 10 gmin w województwie łódzkim w tym roku już w zakresie realizacji programu ochrony powietrza. Przyznaję, że w zasadzie te programy to są porządnie napisane w przypadku chyba dwóch województw na terenie Polski. Natomiast, że w zasadzie u nas te kontrole naszych programów to jest tak naprawdę sztuka dla sztuki. My sobie pójdziemy pewnie do Łodzi, no spiszemy, co tam robili, co tam, i w zasadzie na tym będzie koniec. Przykro mi, ale tak, skierowałam to tak pytanie będzie. Do pana, ponieważ nie ma przedstawiciela tutaj urzędu, więc... Czy ja mam pytanie tutaj do przedstawiciela Polskiego Alarmu Smogowego. Jak inne miasta, czy wzorcowo sobie radzą z tym wyzwaniem? Okej, ponieważ mnie nie było, też tutaj pan miał pytanie, to ja tylko przypomnę po swojej wypowiedzi, tak? Jak sobie radzą? To jest dobre pytanie. I pan rozumiem, miał na myśli takie dobry to program ochrony powietrza jest na przykład w Małopolsce, prawda? Tak. No właśnie. I to rzeczywiście jest tak, że ten problem z tak zwanego smogu był najbardziej nasilony chyba w dwóch województwach, przynajmniej w świadomości mieszkańców, to znaczy u nas w Małopolsce i na Śląsku Górnym. I tam rzeczywiście po początkowej fazie, gdzie mieliśmy dokładnie takie same programy ochrony powietrza, ja potem czytałem Śląski przed kilku lat, to jest tortura. Jakby Państwo to przeczytali, to jest wata, tam nic nie ma. Po prostu te programy były tak pisane, że to jest tortura dla każdego myślącego człowieka, czytać coś takiego, to jest straszne. To się zmieniło. W szczególności Kraków jest stawiany za wzór, no jak ktoś wie więcej, to pewnie się uśmiecha pod nosem, że nie wszystko w tym Krakowie jest tak dobrze, ale rzeczywiście, no, w Krakowie na przykład wprowadzono całkowity zakaz używania paliw stałych. To jest bardzo restrykcyjne rozwiązanie, które w Łodzi się najprawdopodobniej nie powtórzy. Wiadomo, że się nie powtórzy, bo już macie uchwałę antysmogową i takich zapisów w niej nie ma. Kraków też w Niedźwiedzce miał potężne przekroczenia i eksperci orzekli, że tylko likwidacja wszystkich palenisk w centrum miasta może tutaj sprowadzić jakość powietrza do wymagań prawa krajowego, czyli unijnego. No i rzeczywiście, proszę Państwa, z tych początkowych około 30 plus minus tysięcy palenisk, w tej chwili zostało 8-9 tysięcy. Mamy czas do września 2019, więc Kraków rzeczywiście wymienia wątpliwości i to wymienia w sensie likwiduje. I ma system dopłat, co jest bardzo istotne. Na no właśnie o tych dopłatach, żeby pan powiedział. Są dwojakiego rodzaju dopłaty. To jest szczególnie istotne prawdopodobnie u państwa, gdzie macie duży zasób z piecami kaflowymi czy z kotłami. To pan na tym nie wie. Macie jednak, no, zamożność Łodzi nie jest tak duża jak Warszawy czy Krakowa. No powiedzmy to wprost, że jest dużo osób, które potrzebują pomocy finansowej. W Krakowie oczywiście też. I po pierwsze potrzebują pomocy finansowej na samą wymianę urządzenia, na przykład na likwidację pieca kaflowego. No dobrze, tylko pytanie, co jest w zamian za piec kaflowy? Jeśli jest możliwość podłączenia do sieci ciepła, techniczna, ekonomiczna, bo to jest to moje pytanie może za chwilę do pana, ja podobne pytania zadają z Wrocławia ludziom z firmy Fortum, waszej konkurencji, prawda? W Warszawie też jest Veolia, w Zabrzu też jest Fortum, Krakowie Semprec. Ile wy naprawdę jesteście realnie w stanie podłączyć? No i tutaj siadają i mówią, no realnie jesteśmy w stanie tyle i część tych budynków nigdy nie będzie podłączona do sieci ciepłowniczej, a w każdym razie nie w realnym horyzoncie. I teraz, jeżeli już zlikwidujemy tej starszej osobie piec kaflowy i nie może tam powstać na przykład ogrzewanie gazowe ani sieć ciepłownicza, to zostaje tylko prąd. Co oznacza, że rachunki skaczą kilku kroków. To jest absolutnie nieakceptowalne społecznie. Więc co robić raczej pod naciskiem mieszkańców naszym, polityków, którzy chcą wydać pales, powiedzieć, że bez tego to nie zrobią. Miasto dopłaca różnicę w nowym nośniku energii. Jeśli ktoś palił tam, tak jak prądem w ekstremalnym przypadku, no to dostaje dofinansowanie do tej różnicy. To jest rozwiązanie, które oczywiście jest kosztowne, ale jest niezbędne. Ono też wymusza na mieście, żeby maksymalnie dużo ludzi starać się podłączyć do sieci ciepłowniczej czy do tańszych nośników energii niż to jest, jeśli chodzi o niż prąd. Prąd jest technicznie zawsze możliwy z tego, co rozumiem, natomiast jest ekstremalnie drogi. Przepraszam, taka krótka sonda, jeszcze zanim, jak Państwo tu siedzicie, bo to, co Pan powiedział, bardzo ważna rzecz. To, co ja zawsze mówię też politykom, że im tłumaczę, musi powstać program jak 500 plus powstał, musi powstać program Ogrzewanie Plus. I pytanie do Państwa, jak tu siedzicie, bo konsekwencją tego jest to, że my, bogaci, jak chcemy oddychać czystym powietrzem, bo ci, co ich nie stać, oni się naprawdę nie przejmują, czym oddychają, prawda? Jak spalają śmieci, to co im za różnica. Czy Państwo, jak tu jesteście na sali, jesteście w stanie odpowiedzieć jednogłośnie na pytanie, czy jesteście gotowi zaakceptować to, że jak chcemy walczyć ze smogiem, to musimy na takie dopłaty dla tej biedniejszej części społeczeństwa się
zrzucić krótko. Bo argument polityków do nami, ale ja zrzucam. Właśnie. No. Już się zrzucam. Czyli nie ma obowiązku społecznego. To jest ważne. Bo nie mamy wpływu, jak są wydawane te pieniądze. Jednym z polskich nieszczęść jest to, że od lat, i to nie od dziś, nie od wczoraj, nie od 5 lat, ale nigdy nie było czegoś takiego, żeby ktokolwiek próbował liczyć koszty globalne. To znaczy, jeżeli się zamyka pół Łodzi i robi remont ulic, samochody jeżdżą potwornymi objazdami, nikt tego nie podlicza, bo to są pieniądze jakieś jakby były obce. Amerykanie dawno to zrobili w momencie, kiedy projektowali wymianę nawierzchni z całą infrastrukturą podziemną w Nowym Jorku. Na jednym kawałku drogi. Robili to przez 1,5 roku, całą tą część projektową, po to, żeby wyliczyć wszystkie koszty, łączne z tymi, które wiążą się z objazdami. Nikt tego w Polsce nie robi. Jeżeli mówimy o kosztach związanych z likwidacją smogu, to przyznam na Boga, po drugiej stronie mam słupki, które mówią o tym, ile kosztuje nas to, że ten smog istnieje. Ile kosztuje nas służba zdrowia, ile zwolnienia lekarskie, ile... Tylko to się rozmywa. To się rozmywa na wszystkich. Wszyscy płacą. O tym nikt tego nie próbuje chęcić zarobić. I teraz, jeżeli by zacząć od tego, że po jednej stronie mamy takie koszty, po drugiej takie koszty, to może by się okazało, że program SMOK Plus, czy jak go tam próbujemy nazwać, okazałby się sukcesem finansowym, również dla Pana. Ja bym chciała uzupełnić kwestię bardzo ważną i dziękuję, że Pan poruszył kwestię kosztów zdrowotnych, ponieważ już wielokrotnie tutaj podczas naszej dyskusji pojawiło się zagadnienie tego, na czym tutaj oszczędzić, na co to wydać, że tutaj Pan sugerował, że osoba, która publicznie wkłada i założy, to i tak spali te śmieci. No mam nadzieję, że nie. Natomiast faktycznie ten czynnik ekonomiczny jest dla nas bardzo ważny, tak? No, zwłaszcza dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, uboższych i których nie stać na, no już nie mówiąc o tym, żeby nie spalać śmieci, to jest pewnie osobny temat, nie chciałabym tego powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o koszty zdrowotne, to na szczęście, ten argument się coraz częściej pojawia, jest on niebywale trudny, bo jak Państwo sobie zdajecie sprawę, no wycenić zdrowie nie jest łatwo. Są metodologie, które są używane przez Komisję Europejską. My z nich korzystamy. Wielokrotnie już kalkulowaliśmy koszty zdrowotne, czy koszty utraty zdrowia, zanieczyszczeń powietrza. To jest niezwykle skomplikowane i bardzo trudne zagadnienie i należy je podzielić też na dwa obszary, to znaczy możemy mówić o kosztach zdrowotnych w kwestii samej utraty zdrowia i też utraconych lat życia, czy krótszej po prostu długości, krótszego życia. I teraz tak, o ile jesteśmy w stanie przekalkulować, czy zdać sobie sprawę z tego, ile nas kosztuje opieka medyczna, służba zdrowia, utracone dni pracy, utracone, czy na przykład wcześniejsze emerytury, tak, czy renty, to wszystko w skali kraju jesteśmy w stanie oszacować, nigdy policzyć. Zawsze to są szacunki i podawane od do, bo nie są to wartości, które możemy czarno na białym napisać w odniesieniu do każdej osoby. To kwestie takie jak obniżenie produktywności całego społeczeństwa, jak niższe IQ kolejnego pokolenia, czyli to, że oni będą mniej pracować, będą mniej wydajnie pracować, gorzej pracować. Czy to, jak rozróżnić zwolnienia, urlopy zdrowotne osób, których problemy zdrowia zaostrzyły się ze względu na smog, a które po prostu na przykład palą papierosy, to jest oczywiście bardzo trudne do oszacowania, jednak bierze się to pod uwagę coraz częściej. To są bardzo skomplikowane, jak wspomniałam, i trudne do obliczania metodologicznie dane, ale posługujemy się nimi. Co jest najważniejsze, bo tak naprawdę, jeżeli my komunikujemy, Światowa Organizacja Zdrowia mówi o 102 miliardach dolarów rocznie kosztów zdrowotnych, łącznie z utraconymi latami życia, 50 tysięcy przedwczesnych zgonów w Polsce, tę wartość pewnie Państwo znacie, też się na to przekłada, to są astronomicznie wysokie koszty, to tak naprawdę, czy to są 102 miliardy dolarów, czy to jest
15 miliardów dolarów to są ogromne kwoty, tak, w zależności od tego, co kalkulujemy. I musimy sobie zdać sprawę, że jest to po prostu koszt ekonomiczny, który obciąża całe społeczeństwo. Ja tylko odwrócam, bo jedno pytanie, bo te 100 miliardów to jest jak liczymy właśnie, że nasze życie zwraca ponad 2 miliony dolarów, to może być teraz abstrakcyjne, ale samo to, co powiedziałaś, tam zwolnienia, leki na astmę i tak dalej, to jest bardzo dużo. To jest jedna rzecz, proszę Państwa, bo ja też byłbym za tym, gdyby mój sąsiad, nawet proponowałem jednemu sąsiadowi, że mu dołoży się do węgla kiedyś, jak palił śmieci za płotem, ale to Nie to chciałem powiedzieć. To, że nasze pieniądze z podatków, jak Państwo wiecie lepiej ode mnie, są tak wydawane na rzeczy, na które my nie mamy specjalnego wpływu. Teraz, jeżeli sobie Państwo porównacie koszt jakiejś takiej średniej inwestycji infrastrukturalnej typu dwu-trzypasmowa droga przez miasto z wiaduktami, to są setki milionów złotych. Prawda? Takie trasy nie zawsze są konieczne dlatego, żeby poprawić płynność ruchu w mieście, a czasem nawet pogarszają. Za te pieniądze bylibyśmy w stanie dokonać ogromnej, wyeliminować dużą część tego problemu związanego z paleniskami. Więc to jest kwestia taka, że te pieniądze i tak są wydawane. Często są wydawane zupełnie kontrproduktywnie. I to jest raczej nawet nie tyle, że my musimy dodatkowo zapłacić jako społeczeństwo, czy się opodatkować na rzecz tych osób uboższych, tylko po prostu ta redystrybucja, która się i tak w każdym normalnym, cywilizowanym społeczeństwie odbywa, można by ją troszeczkę przekierować. Z dużo lepszym skutkiem dla poprawy jakości powietrza i naszego zdrowia. I tylko tyle. Pani Berenika, ja mam pytanie w kontekście Pani doświadczeń międzynarodowych, europejskich. Czego by Pani dzisiaj oczekiwała od władz miasta Łodzi w związku ze smogiem? A co nie jest robione? Przede wszystkim to, co już się pojawiło tutaj kilkukrotnie. Czyli, ponieważ, może tak, słowem wstępu, doświadczenia międzynarodowe są bardzo różne i też nie można wszystkiego sprowadzić do jednego mianownika. Jak wiemy, nie tylko w Polsce istnieje problem zanieczyszczeń powietrza i smogu w miastach, natomiast struktura zanieczyszczeń jest i my mamy ogromny problem, największy problem właśnie z niską emisją, czyli domowymi piecami i kotłami. Natomiast za granicą tych problemów, czy w Europie Zachodniej, te problemy praktycznie się nie pojawiają, to jest głównie transport. Dlatego patrząc na te doświadczenia z zagranicy, to co można zaczerpnąć, to są bardzo dobre praktyki w kwestii właśnie polityki transportowej w miastach. To są usprawnienia komunikacji publicznej, to są strefy tzw. low-emission, czyli tej ograniczonej emisji komunikacyjnej, czyli ograniczenia wjazd do miast. Takim dominującym trendem. Czyli by Pani w Łodzi postulowała ograniczenie. Jeszcze chciałabym nawiązać właśnie jeszcze kończąc to zagadnienie różnic, że to są bardzo dobre przykłady, ale ciężko jest przełożyć na nasze doświadczenie polskie, bo to nie jest najlepszy problem. Teraz postulowko. Moje przemyślenia dotyczące Łodzi bardziej wiążą się z refleksją tutaj wewnątrz granic naszego kraju, ponieważ tak jak mówię, takich doświadczeń nie ma w kraju Europy Zachodniej. Chciałabym się odnieść po prostu do tego, co widzę tutaj i do rozwiązań, które już są stosowane czy proponowane w innych miastach. Mamy dobre przykłady i z pewnością dopłaty do wymiany źródeł paliw, tym źródeł ciepła, dziękuję. Więc to jest jakby pierwszy problem, który powinniśmy rozwikłać. Z pewnością edukacja, zarówno edukacja w kwestii nie dokładania tej cegiełki, o której wcześniej mówiliśmy, tak? Czyli indywidualnie zachowania się, żeby zgłaszać sytuację, ale też ochrony. Ale jak Pani sobie wyobraża, że władze miasta edukują dzisiaj mieszkańców? Myślę, że jest bardzo... Co konkretnie powinny władze zrobić? Żeby wyedukować mieszkańców, musimy to też podzielić na dwie strony, czyli kwestię tego, żeby nie pogarszać sytuacji, nie dokładać się i jak się chronić. Czyli mówimy teraz w tym momencie, żeby nie pogarszać sytuacji, tak? Czyli przede wszystkim programy edukacyjne prowadzone bardzo wieloma kanałami. Wydaje mi się, że mamy telewizję, internet, no jednak ja rozumiem, że nie każdy ma smartfona, ale jednak większość osób ma. Mamy billboardy, które można znakomicie do tego wykorzystywać. Przykład Krakowa. I pierwszej akcji alarmu smogowego, to była prywatna akcja i do tego się włączyła firma, która produkuje. To nie było miasto. Nie było miasto, ale ja mówię o narzędziu, które istnieje, które można wykorzystać. To są różnego rodzaju spotkania, warsztaty, konsultacje, bardzo fajna. Ale że urzędnicy chodzą na konsultacje, na warsztaty i edukują mieszkańców, tak Pani sobie to wyobraża? Mogą współpracować z organizacjami, które to robią. A współpracują dzisiaj? Jeżeli chodzi o mój... Z Państwem? Nie. Dlaczego? My się zajmujemy troszeczkę innymi rzeczami. Ja przyznam się, że też nie skierowano do mnie nigdy propozycji, czy nie widziałam opcji, żeby
współpracować w zakresie na przykład prowadzenia tutaj szkoły. To jest trochę też z tymi, z tą edukacją, to jest taki trochę głębszy problem, bo po pierwsze myślę, że w naszym społeczeństwie nie ma świadomości, co to znaczy oszczędzać ciepło, co to znaczy, jakie są prawidłowe postawy, co znaczy przykręcić ten grzejnik na dwójeczkę, a co znaczy otworzyć okno. No bo tego jak gdyby w historii nie było, tak? To tego nie ma. To powinno być elementem tych szkoleń, czy spotkań, czy informacji, które będą do mieszkańców. To są programy bardzo szerokie. Myślę, że bardzo ważną kwestią jest stworzenie stanowiska, nie jest planowane, czy na doradcę właśnie ekologicznego, czy ekodoradcy, czyli osoby, która jest w stanie odpowiedzieć na pytania mieszkańców. Po prostu jest przygotowane merytorycznie, bo bardzo często to jest tak, że ludzie chcą czegoś się dowiedzieć, a tak naprawdę no, nie są w stanie kwestii właśnie. Ja za chwilę panu oddam głos, natomiast jeszcze panu profesorowi tutaj na sali. Panie profesorze, jak pan ocenia dzisiaj kwestię informowania, informowania przez władze miasta, mieszkańców w zakresie smogu? Jeszcze to jest to początek, to jest informujące, ponieważ tak naprawdę poruszamy się ciągle wzdłuż tych samych jak gdyby już haseł, że smog zabija, smog jest zły. Próbujemy, myślę, że u wielu osób powstaje frustracja, że mówi, no tak, oddychać mogę, no wodę mogę wybrać, no jedzenie mogę w jakiś sposób selekcjonować, oddychać muszę. I ta frustracja, myślę, u ludzi jest tak daleka, że oni często mówią, no słuszno, co ja mogę zrobić. I to jest najważniejsze. Nie ma jasnego przekazu, co może mieszkaniec zrobić. No, ja myślę... A co może? No może przede wszystkim no, ma wybór. Ten, co ma wybór, może dużo. Ten, co nie ma wyboru, może dużo mniej. No więc mówię, ten, co ma wybór, no to znaczy ten, który bierze pod uwagę, buduje dom, to ma duży wybór. Ten, co już budował, to ma znacznie mniejszy, bo to jest rewolucja, zmiana pieca czasami. Ten, co już mieszka w takiej kamienicy i jest zależny od wspólnoty, od zgody innych, może czasami bardzo niewiele. I dlatego trzeba mu pomagać, proszę Państwa. I trzeba przede wszystkim zdiagnozować jego sytuację. Czyli ale kto ma pomagać? Ma podatną, no niestety, miasto mówiąc generalnie. Nie? No, czyli ktoś, kto ma to wpisane w swoją misję czy funkcję. No. We Francji odbywa się to w ten sposób, że po prostu identyfikuje się takie rodziny, gdzie jest problem. No to widać po kominie, nie? No to, czy ja mieszkam w Aleksandrowie Łódzkim, jadąc rano, to widzę, kto ma problem, kto nie ma, nie? Bo to widać, jaki dom, jaki komin, jaki dym, nie? Trzy rzeczy składają się natychmiast na całość. Mówię żonie, a tam wiesz, tam mieszka taki, wiesz, starszy pan, on jest wdowiec, nie? On w ogóle, wiesz, nie? No ale ja mówię, ale musisz mieć, na co ma? No więc ja mówię, no wyślijcie kogoś, idź do urzędu, znamy przecież tych ludzi, wyślij tam kogoś, niech rozezna sytuację, niech mu wytłumaczy, no. Czyli aktywna rola, identyfikujemy, gdzie jest problem, widzimy, wysyłamy tam kogoś, kto przedstawia możliwości rozwiązania. Oczywiście to wszystko jest o świadomość, bo jedna osoba to zaakceptuje, druga powie, no dobrze, ale przecież mój sąsiad też truje. To po co ja mam, dlaczego ja mam sobie robić remont, jak on jeszcze pozostanie. No więc tutaj jest taka też, w naszej świadomości jest coś, w naszym takim postępowaniu jest coś takiego, że czasami oglądamy się na innych. Jak ten zrobi, to ja też zrobię. To trzeba, no ten też będzie pewnie przezwyciężyć. Ale myślę, że ważnym problemem jest również to, no, żebyśmy czasami jak mamy wybór, to też nie skorzystali. Ja widziałem teraz taką audycję, gdzie była dyskusja na temat komików. Nie? I było nie. No, coś widać było jakiś bardzo elegancki dom, kominek stoi i pani mówi, no nie, no ja się nie zgodzę, żeby nie palić kominku. No. Ja się nie zgodzę. No. I teraz co? No bo mówimy, no to już za daleko. To już wy mi integrujecie w moje tutaj mieszkanie, w moje, że tak powiem, sferę prywatną. Nie? Bo mówicie, że ja mam nie palić, jak ja mam przychodzę zmęczona, chcę zapalić. No, to ja mówię, no to przynajmniej kup filtr, nie? Co można założyć? Filtry, te filtry są różne w tej, no to jest do wydatek, no jakiś jest, ale można przecież, ale... Więc, Państwa, nawet ten, co ma wybór, też ma
swój poziom akceptacji. Mówi, ja chcę być miło. No. I to proszę Państwa, przejdźmy się po osiedlach, zobaczycie, że wśród tych no, całkiem przyzwoitych domów, które przed tymi stoją całkiem przyzwoite samochody, idą niestety z kominów, idzie bardzo brzydki dym i jeszcze to, że tak powiem, czuć to. Dlaczego? Ponieważ właśnie jest to podejście. No. Palę wyleczy, bo to i tak jest tanie, tak już jest dobrze. Ale to wszystko, zobaczcie Państwo, sprowadza się do niskiej świadomości. Tak, ale jeszcze mogę dwa słowa. Podoba mi się podejście na przykład. Nakręcono taki nie wiem, czy to mogę udać, nakręcono fajny film z panem Dziedzielem na temat siekiera w domu musi być, który pokazuje takie przejasplawione zupełnie. Nie? Nie wiem, czy Państwo widzieli ten film. Siekiera w domu musi być. Świetny film. Z Franciszkiem Pieczkom jest lepszy. Ale no podobno. No, może. Nie tylko sąsiada. No i coś takiego. To jest na zasadzie, że przyjeżdża policja, on siedzi w podkoszulku, że tak powiem, lekko tak. Tego i oni pytają, co pan tu robi? A palę meble. A on ja mówię, palę, a czym pan pali? Sam ekologiczny, nawitecze meble. Nie? No i zaczyna się dyskusja. I ja myślę, że to jest takie przejaskrawienie tego problemu, bo to czasami trafia do nas wtedy, kiedy my mamy ten problem, już jest tak przejaskrawiony, że już po prostu aż śmieszny. To dopiero wtedy mówimy, no tak, no, przecież to tak już nie można. Także ta świadomość jest na pewno barierą, ona może być, trzeba nad nią pracować. To jest standardowy mechanizm, to byśmy przeżyli już chorować zakaźnie. Ten problem. Nie? Przeżyliśmy to, proszę Państwa, w paleniu. Przeżyliśmy to w alkoholu i jedzeniu popijanemu. Także my mamy dobre starce, proszę Państwa. No, no, była taka, ci wkładało kluczyki do lodówki, nie? I pies zabierał kluczyki, nie? Człowiekowi, który był, że tak powiem, po stanie wskazującym, to każdy to zapomniał. Mówi, no to czy nie będę, kurde, no śmieszny, no nie będę jechał popijanemu. A jeszcze 10 lat temu to było. Dziękuję panie profesorze. Tam było jedno pytanie. Pani, pan i tutaj Jakub i pani. Ja myślę, że może nawet najpierw tym pytaniem, bo problem jest taki, że dyskutujemy bez diagnozy sytuacji. Nie mamy zrobione w naszym mieście podstawowej rzeczy diagnozy sytuacji. Czy my wiemy, ile kominów w centrum miasta i na obrzeżach kopci? Wiemy. Ale nie, policzone. Szacunki są. Nie, policzone. To nie jest niepoliczalna rzecz dzisiaj. Ale to jest na podstawie ostatniego spisu powszechnego. Tak, ale czy mamy policzone, ile jakich jest tam źródeł komisji? Proszę pana, to jest nierealne, choć bez tego względu, że się bardzo szybko zmienia. Pies kosztuje, wie pan, najtańszy 150 zł. Powinniśmy liczyć budynki, które są nieco podłączone. Bardziej niż pierwsza rzecz jest ewidencja tego, żeby zdiagnozować do końca sytuację, ewidencja stanie. Żebyśmy zdefiniowali problem. Bo tak to dyskutujemy, w powietrzu jest lepiej, gorzej, pali, nie pali, tego nie wiemy. Drugi element, który jest, wydaliśmy miliardy na poprawę powietrza zgodnie z raportami do Komisji Europejskiej. Nie oszukujmy się, wszystkie pieniądze wydawane na komunikację miejską, przebudowę dróg miasta, przebudowę kolei były pod hasłem poprawa jakości powietrza. Wbrew pozorom wiele osób zaczyna przyglądać się temu w Brukseli, czy tą poprawę osiągniemy i stąd jest panika naszych polityków, ponieważ okazuje się, że wydane miliardy na poprawę jakości powietrza nie przyniosły żadnego efektu. Nie mogły przynieść, bo nie były zdiagnozowana sytuacja i nie mogło, jak nie była zdiagnozowana sytuacja, nie były podjęte określone działania. I teraz pytanie jest takie, czy my żeśmy w ogóle zdefiniowali najefektywniejsze ograniczanie problemów, które mamy w poszczególnych miejscach. Bo to jest tak, że dyskutujemy, czy dopłacać, czy nie dopłacać, dlaczego, komu, czy żeśmy kiedykolwiek w Łodzi podliczyli, jaką technologią, w którym przypadku i dlaczego i jak to wspierać. I na to program. I na to program. A nie takie działanie, że raz nam się wydaje, że może wymienimy 5 pieców kaflowych, raz 2 przyłącze, a potem może te. Zdefiniujmy problem, gdzie on jest. Jak będziemy wiedzieli, to zaczniemy go eliminować po kolei i powinniśmy jak wydawać kolejno pieniądze najefektywniej. Tak to się zdarzyło. Jeszcze jeden element tej całej dyskusji. Ale kto powinien, jedna rzecz przedmiotem. Kto powinien? My wszyscy. My wszyscy, nikt za nas nic nie zrobi. My edukujemy swoje dzieci, to nauczyciele edukują nasze dzieci tak, jak my chcemy, to jest również nas nic, za nas nic nie zrobi.
Okay. Wszystko będzie tylko i wyłącznie zależało od naszego zaangażowania społecznego i świadomości, jaką przekażemy naszym dzieciom. Nikt za nas nic nie zrobi, nie oczekujmy, że ktoś wymyśli program i uzdrowi sytuację. Tylko my jesteśmy w stanie to zrobić. To może od końca. Tak nie można też po tej sprawie podejść. Zgadzam się z panem jako przedstawiciel organizacji społecznej, że trzeba wziąć sprawę w swoje ręce, ale pan nie wyrzuca sam śmieci od początku aż do powstawania ich, aż do wysypiska. Nie wylecza pan wszystkich innych służb komunalnych. Tak ale mogę zapytać, co się z tym dzieje? Do tego są oczywiście odpowiednie też osoby, powinny być w każdym mieście kompetentne. Tutaj wspomniano o instytucji czy ekodorad, czy rzecznika, czy doradcy do spraw jakości powietrza, które w innych miejscowościach, w miastach, które nie mogły się przydały. Teraz tak, ja nie jestem urzędnika, ale wydaje mi się, że mogę śmiało przed analogią, ponieważ jednak polskie miasta są do siebie dosyć podobne. Struktura Łodzi jest dość podobna od pozorom do miast Śląska. Duży udział zabudowy XIX-wiecznej, z lat 20. dużo palenisk. No trochę upraszczam, ale więc teraz a propos tej diagnozy. To, co powiedziałem wcześniej, jest w duchu tego, co pan poruszył. To znaczy, rzeczywiście wiele miast, łącznie z moim rodzinnym Krakowem, potrafiło wydać bardzo poważne kwoty i jeszcze je wydaje rządu miliardów, a przynajmniej 100 milionów na inwestycje drogowe pod hasłem poprawy jakości powietrza. Jest to kompletnie nieefektywne. Jest to, to nie przynosi żadnych pozytywnych efektów, a często przynosi negatywne i jest to rzeczywiście, zgadzam się z panem, praktyka powszechna. Do tego stopnia, że w Warszawie metro jest zaliczane do wydatków na poprawę jakości powietrza i Warszawa może powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku lat wydała na poprawę jakości powietrza 16 miliardów złotych. Super. Więc więc wydaje mi się, że w Łodzi jest dokładnie ta sama sytuacja, co na Śląsku i w Krakowie. To, co pan powiedział, inwentaryzacja palenisk jest rzeczywiście pierwszym krokiem. Ona, tak jak Mikołaj tutaj zaznaczył, nie zawsze jest możliwa 1:1, ale wystarczą nam szacunki z dokładnością do kilkuset czy tysiąca. I na pewno najefektywniejszym w tym momencie środkiem na poprawę jakości powietrza z tego najważniejszego sektora, jeśli chodzi o masę pyłu komunalno-bytowego, to jest sukcesywna wymiana palenisk z programem osłonowym, przy czym uwaga. Jeżeli mówimy o wymianie źródła, to w Małopolsce popełniono gigantyczny błąd, który polegał na tym, że myśmy nie wyważyli aspektu socjalnego i takiego zdroworozsądkowo-liberalnego. Bo jeżeli po dotację rządu 80% ceny nowego urządzenia zwłaszcza się osoba zamożna, to jest trochę tak jak z programem 500+. Nikt jej tego nie zagroni. Ona nie popełnia przestępstwa. Jeżeli ja bym zarabiał miesięcznie 100 tysięcy, miał piątkę dzieci i poszedł po 500+, to ja to dostanę, prawda? Nie ma żadnego systemu regulacyjnego, nie ma głównego problemu. Tak samo było do tej pory z systemami wsparcia w Małopolsce i w Krakowie i Polsce. My oceniamy, że 80% przyznanych dotacji w wysokości właśnie 80% czy 100% cen urządzenia trafiło do ludzi, którzy nigdy nie powinni tego dostać, bo są za bogaci. Więc to, co jest bardzo istotne, szczególnie w państwa łódzkim kontekście, idziemy od dołu tej drabiny zamożnościowej i tutaj niezbędną pomocą jest MOPS. Tak było przynajmniej w Krakowie, jeśli chodzi o program osłonowy. To znaczy, że oni są za bogaci, to znaczy, że nie zanieczyszczali powietrza? Nie 80%. Ale nie pomysł, ale no zanieczyszczali, czyli 80% pieców zostało wymienionych. Nie, 80%. Jedno 80% dotyczy do, to jest procent ceny urządzenia, które... I tutaj małą dygresję zrobię, że gdzie jest najefektywniej w Europie, tak? I najszybsza zmiana, gdzie nie ma procentowo, ale kwotowo. Ponieważ to wtedy generuje to, że najefektywniejsze ekonomicznie rozwiązanie funkcjonuje na rynku. Niekoniecznie, ponieważ koszt źródła ciepła niekoniecznie jest skorelowany z kosztem odnośnik energii, ale to 80% to była wysokość dofinansowania, czyli pani płaciła z własnych środków 20% cen urządzenia, a drugie 80%, przepraszam za moją chaotyczną ze zmęczenia wypowiedź, to był procent ludzi, czyli 8 na 10, którzy według nas byli zbyt zamożni, żeby tak patrząc od strony takiej czysto moralnej to dostać. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że środki, czy miasta Łodzi, czy nawet miasta Krakowa, które pierwsze sięgnęło po duże jeszcze wtedy środki, które były dostępne czy z Narodowego Funduszu, czy z innych, są ograniczone. Jeżeli mamy średnie, powiedzmy 10 tysięcy na palenisko, to i tak jest mało, a mamy w Polsce 3,5 miliona palenisk do zlikwidowania, to ja Państwu pozostawiam prosty rachunek, ile to ma kosztować. To jest niemożliwe, żebyśmy jako państwo, społeczeństwo sfinansowali wszystkim na tym poziomie. I też jest to niecelowe. Wiele osób, tak jak był ten przykład, ma na przykład dom jednorodzinny, jest relatywnie zamożny, to co pan profesor mówił, spokojnie stać ich na wymianę urządzenia, to jest naprawdę dużo mniej niż nowy samochód. I dlatego, żeby nie marnować środków publicznych, żeby zapewnić
jakiekolwiek szanse powodzenia. Znaczy, żeby nie dawać no, ludziom, tak, że nie, tutaj to chyba za dużo zmiennych już zaczyna pan wprowadzać. Chodzi mi o to, że jest poważne ryzyko, że jeżeli to będzie wyglądało tak jak w Filmerem na Płocku, czyli kto się zgłosi, tam zostanie, pieniądze, które na miasto skończą się bardzo rzadko. Zmienicie za to ułamek palenisk, które są w mieście do wymiany. Są najbardziej potrzebujące, są też niezaradne, ponieważ no z różnych powodów, to są osoby starsze, niezamożne, niezaradne, one się nawet nie dowiedzą, że taki program był. A człowiek operatywny pójdzie po 80% dotacji i wymieni sobie kocioł na inny czy tam piec. I to jest naprawdę poważny problem i nie ma na to na razie prostego rozwiązania. No rachunek jest jeden. Jeden zły kocioł został wymieniony. Wszystko jedno. Właśnie, dobrze, ja na chwilę zatrzymam. Dominik reprezentuje Łódź, a spokojnie, jakbyś mógł się odnieść do tej kwestii diagnozy. Jest diagnoza w Łodzi? Porządna? Wiemy, ile w zasobie komunalnym mamy budynków ogrzewanych węglem i ta diagnoza jest, nie mamy prywatnych, na przykład jednorodzinnych diagnozowanych, ale poza śródmieściem samych budynków wielorodzinnych należący do gminy Łódź, czyli w budynku komunalnym, gdzie sobie osoba mieszkająca nie może wymienić tego pieca, czyli miasto musi podjąć to działanie, jest ich ponad 2000. Jeżeli tak, więc to jest dosyć dużo budynków, no bo pan mówi, że co to jest, no ale właśnie na podstawie mapy emisji zanieczyszczeń modelowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, to właśnie się pokrywają z tym zanieczyszczeniem. Kolejnym są na przykład domki jednorodzinne, gdzie po prostu urzędnicy muszą pójść, tak jak w Krakowie to było, że poszli w miasto, policzyli, zapytali mieszkańców, czy ogrzewa i to jest potrzebne. A to ja mam pytanie jeszcze do pana, bo pan jest moderatorem tej dyskusji naszej. Czy miasto też było zaproszone na tą dyskusję? Ja tutaj słucham. Czy pani była ewentualnie? Absolutnie nie. Prawie. Oczywiście była zaproszona pani prezydent Hanna Zdanowska i byli przedstawiciele radni, przedstawiciele zespołu radnego miejskiego. Czuję, że pan miasto jest głównym ścianą oporową, czy niestety tak, ja przepraszam, że wtrzymam kolejność. Pani. Tak, proszę. Chciałam spytać pana z Grażnego Wojtka, chciałam spytać pana z Inspektoratu Ochrony Środowiska. Powiedział pan, że prowadzicie te badania od 1991 roku, a chciałam spytać, czy są jakieś dane dotyczące tego, jak wyglądał smog, czy też ranek smogowy w latach 70. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Myśmy nawet ostatnio... I o ile to się zmieniło właśnie? No to państwa zaskoczę. Nie ma żadnej tablicy i kredy, ale spróbuję tak tutaj obrazowo. Powiedzmy, że to są lata 60., 70. Tu jest taki sobie wysoki słupek, tu jest gdzieś linia bazowa. Wtedy sanepidy to mierzyły. Troszeczkę inną metodyką, tak zwany black smog. Ja już tu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale powiedzmy, że to jest też miarodajne. Tego już się nie... To dzisiaj jesteśmy na tym poziomie. Zobaczcie państwo, jakbyśmy drastycznie już ograniczyli ilokrotnie ten smog, tak. Ale ten poziom, na którym dzisiaj, ilukrotnie? Około 10-krotnie. Ale ten poziom, który dzisiaj jest, jest wciąż wysoki, znacząco wyższy niż w innych krajach. Mówię o wszystkim, tak. Znaczy, to co wchodziło w tej chwili, wtedy Black Smoke, benza, pentapirenu się wtedy tak nie mierzyło. Ja bym nie miał zmuszenia też tej informacji. Tak. Czy pani już skończyła swoje pytanie, czy jeszcze? Tutaj pan. Ale pójdzie. Proszę. W trakcie tej dyskusji zeszliśmy prawie wyłącznie na program ogrzewania. Ogrzewanie to w naszym klimacie trochę więcej niż 1/3 roku, może pół roku. Natomiast komunikacja, samochody to jest problem całoroczny. Takie pytanie mam. Dlaczego przy przeglądach stanu technicznego samochodów, który jest obowiązkowy raz do roku odrobinę starszych samochodów, nie bada się poziomu spalin. Bo nie jest to obowiązkowe. Ja panu pytam się, dlaczego nie jest to obowiązkowe. To już mi to pytanie do ustawodawcy. Jeżeli mówimy o liczbie samochodów w zachodnioeuropejskich metropoliach i u nas, to jeszcze jedna rzecz jest taka godna uwagi. Mianowicie jakość tych samochodów, które z góry wiadomo, że trują. No. Trują i tu jest prosta sprawa
do szybkiego załatwienia. Zgadza się. No to jest, tak powiem, kwestia ustawodawcy. Ja Państwu w ramach ciekawostki powiem, mam kuzyna diagnostę i kiedyś do niego pojechałem na przegląd i mówię, a zmierz mi też poziom spalin. No i chłop ustawia, bo akurat to była stacja wyposażona w to urządzenie. Tak, tak. Ustawia, tam kombinuje w tym komputerze. Daj mi święty spokój, ja od roku tego nie używałem. No bo nie musi, to po co ma używać? Jeszcze mi się zaśmiał, mówi, a co chcesz, żebym ci przeglądu dopłacił, jak nie przejdzie, prawda? To jest jeszcze gorsza, bo wymogiem, który bierze spaliny dieslowskie, w czasem nawet nie jest w stanie zareagować, jak już jest takie bardzo, bardzo widoczną, głęboką emisję, to on mierzy po prostu wiązkę światła i osłabienie. Natomiast można mieć sytuację, że ktoś wyciął filtr cząstek stałych z samochodu z silnikiem Z, co jest powszechną praktyką w Polsce, i tak przejdzie kontrolę, nawet jeśli nie ma wdania. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że sytuacja się pogarsza, ponieważ Niemcy nakładają restrykcyjne ograniczenia na jakość powietrza u siebie i na emisję, i obywatele pozbywają się samochodów z napędem diesla. Nie muszę Państwu mówić, gdzie te samochody trafiają. Trafiają do nas, potem na Ukrainę i ewentualnie do Afryki. Więc ta sytuacja niestety bez regulacji będzie się pogarszać. Co więcej, jeszcze jest praktyka zachęcania do usuwania filtrów DP, czyli filtrów cząstek stałych, ze względu na to, sama kiedyś usłyszałam i próbowano mnie namówić. Słuchaj, wytnij sobie ten filtr, przecież on się zapycha, wiesz ile on kosztuje, potem, żeby go wymienić, na pewno się Państwo z tym spotkają. A odnośnie regulacji, proszę Państwa, to jest samobój. Żadna ekipa, ja znowu się tu odwołam, czy z lewa, czy z prawa, czy ze środka, nie zabroni sprowadzania takich gratów, bo to jest samobójstwo w tej chwili. Kilka ekip już na tym poległo, były takie przymiarki, bo to z reguły Ministerstwo Środowiska gdzieś tam próbowało. Zobaczcie Państwo, no to kilka lat temu nawet, bo jaki był negatywny oddźwięk społeczny. No, władza to się wozi, a temu biednemu społeczeństwu chce ten samochód zachodni, 10-letni zabronić, żeby sprowadzili do Polski. Przez najbliższe 10 lat żadna ekipa tego nie zrobi. To jest ja myślę, że tak, proszę Państwa, wracam do... Panie profesorze, bo według kolejności pani Weronika. Przepraszam. To... Nie, nie ma problemu. Ja mogę oddać panu profesorowi. Nie, proszę. Chciałam nawiązać do tego, o czym mówiliśmy, że zresztą mówimy o paru minut o tych rozwiązaniach, tak? Oczywiście troszkę pogrupować to też w kwestii samej edukacji, o której już sporo zostało powiedziane, w kwestii źródeł ciepła, podłączania do sieci ciepłowniczej, systemu dopłat, to są bardzo ważne rzeczy, te kwestie transportowe, komunikacji publicznej, to też jest niezwykle ważne. Natomiast wydaje mi się, że jest jeden obszar jeszcze, który jest istotny. I może wolałabym odwoływać się do naszych samych, jako społeczeństwa, naszych samych wspaniałych cech i mówić, że faktycznie, jeżeli ta świadomość będzie, no to my nie będziemy tego powietrza zatruwać, że jesteśmy w stanie dopłacić, instalując sobie może troszeczkę mniej dla naszego portfela opłacalne źródło ciepła. Ale w analogii do tego, o czym powiedział pan profesor i tego może wprowadzenia po alkoholu, może taki trochę dziwny przykład, ale wydaje mi się, że to też redukcja takich zachowań nie wystąpiła tylko wskutek dobrej woli, ale też świadomości nieuchronności jakichś konsekwencji, indywidualnych konsekwencji, nie jako społeczeństwa w kwestii utraty zdrowia, tylko mandatów po prostu i kar finansowych. Kwestia skuteczności kontroli Straży Miejskiej, nakładania mandatów na osoby, które spalają nielegalnie odpady, a niedługo już będą spalać nielegalnie flotokoncentraty, muły miały, czy najgorszej jakości zasiarczane paliwa stałe. Ale czy Straż Miejska może wejść na teren? Straż Miejska posiada uprawnienia do tego, żeby dokonywać takie kontrole i wlepać ich. My żeśmy zgłaszali, przyjechała Straż Miejska i sąsiad nie wpuścił. No właśnie, to jest problem, ponieważ w zasadzie ciężko mi jest też zdiagnozować, gdzie on do końca leży. Czy to jest kwestia braku świadomości pracowników Straży Miejskiej, ile oni mogą, a kwestia samych nieszczelności czy nieścisłości przepisów. Sama miałam przypadek, że zgłaszałam z ramienia już tak troszeczkę bardziej oficjalnej organizacji, w której pracuję, właśnie problem, który nie został w żaden sposób rozwiązany. Później była oczywiście rozmowa na ten temat. Dzwoniliśmy kilka razy, dopiero po którymś telefonie Straż Miejska się pokazała. Ale to i tak nieźle, że się pokazała. Bo niestety w większości przypadków... Jeżeli można od razu, przepis prawa ochrony środowiska, 300 któryś artykuł jest jasny. Wejście na teren nieruchomości. Może. Natomiast są prawnicy, no powiem tak, a no właśnie, bo może się sparzyli, bo są prawnicy, na przykład, to znowu się dowiedziałem gdzieś od znajomego sędziego, że prawo ochrony środowiska kłóci się z kolei z jakimiś innymi, no czy cywilnymi aktami i są na przykład sędziowie, jak obywatel się zaskarży, że mu ten mir domowy zakłócono, bo na posesję tak, ale już do domu, prawda, i do komina zajrzeć nie, że podobno ktoś tam wygrywa.
Ale mówię, to są różne podejścia, bo prawo ochrony środowiska mówi jasno. Prezydent miasta może upoważnić podległych pracowników, w tym również Straż Miejską, do takiej kontroli. Kontrolujący jest ma umożliwione wejście na teren nieruchomości. Dom, to jest też nieruchomość. Żeby skontrolować kilku mieszkań. Proszę, pytanie. Dziękuję. Ja się może odniosę, tak też Piotr Jakubowski, Pietrzkowski, Adam Smogowy, zresztą nasza przedstawicielka jest również twarzą kampanii z jednej tutaj organizacji. Ale wracając do meritum, tutaj również do żarciku pana profesora, problem i tutaj do tych kominów niepoliczonych, jest też problem między naukowcami. Chociażby ostatnio profesor Uniwersytetu Łódzkiego, nadzwyczajny Majer, zresztą socjolog miasta, stwierdził, że tak naprawdę problem smogu w Łodzi i w ogóle w Polsce jest sztuczny, ponieważ właśnie kilkaset lat temu to dopiero był smog. A w Łodzi to już szczególnie, nawet kiedy było kilkaset lat temu, prawda? Ale też jest jeszcze jedna rzecz. I to pytanie jest do kontroli inspektoratu. Chociażby w Piotrkowie Trybunalskim ostatnio w gazecie pojawiło, zresztą sponsorowany artykuł, przez wojewódzki inspektorat. Nie, fundusz, my nic nie sponsorujemy. Tak, fundusz, ale właśnie chodzi o to, że w tym artykule prezydent, wiceprezydent miasta pięknie rozmył historię smogu. Powiedział, że w Piotrkowie Trybunalskim smog występuje 800 lat i ten problem jest, więc czym my się tu teraz przejmujemy? No więc właśnie, proszę Państwa, to jest właśnie ten problem. Czy nie należy bardziej kontrolować, na co się wydaje publiczne pieniądze? Dziękuję za głos. Ale pan już zadawał dużo pytań. Pytanie, czy są jeszcze jakieś inne osoby, które jeszcze do tej pory nie zadawały pytań? Proszę bardzo. Pytanie do pana. Proszę. W Krakowie, jak średnio ta dopłata, ile koszt wymiany takiego opaleniska średnio kosztuje, żeby uchwycić skalę dopłat? Razem z robocizną i to głównie są na gazowe, czasem elektryczne lub MPC, bo nie ma kotłów węglowych, to jest kilkanaście tysięcy. Przy czym refundacje, byśmy mieli taki system zstępujący dla zachęty, że 100%, 80%, w następnym roku 60% i było, co też jest ważne, to było bezgotówkowo załatwione z tego, co ja pamiętam. W razie czego ja pana skontaktuję z ludźmi z Krakowa. Znaczy w ten sposób, że człowiek nie musi wykładać tych swoich 20%, żeby potem dostać zwrot, tylko wszystko jest załatwione jakby za niego. Teraz jeszcze jedno zdanie, bo ja chyba mówiłem dosyć chaotycznie i nie boję się, że państwo mnie nie zrozumieli. Każdy, oczywiście jeśli chodzi o emisję, to wszystko jedno, czy kocioł do mi bogatszego, czy biedniejszego, ale chodzi mi jeszcze o to, że nasze skromne środki jako samorządów i budżetu centralnego każą nam racjonalnie iść od dołu drabiny zamożności, diagnozować za pomocą miejskich ośrodków pomocy społecznej najbardziej potrzebujących i tam celować najpierw, ponieważ możemy mieć sytuację, że damy pieniądze tym, których było stać samodzielnie, ale ci, którzy nie będą w stanie samodzielnie sfinansować i poradzić sobie z nimi. No tak, ale przepraszam, no sam pan mówił o tej drodze, że być może ta droga naprawdę niepotrzebna jest za 250 milionów, więc mówmy o tym, że być może zrezygnujmy z tej drogi, na którą my wszyscy się składamy, bogaci i biedni, i przesuńmy te środki na tę wymianę. Jeśli to jest okej, ja mówię. Dalej tej zapomnijmy tą drogę na dół, prawda? I to co pracujemy z drogi, czy z jakimś bezsensownym inwestycjami. A ja panu powiem, że ja bym wolał, żeby rezultat był jak najszybszy. Dokładnie. A niekoniecznie najsprawiedliwszy, bo sprawiedliwie to już było. Ale w ten sposób też będzie najszybszy, to będzie ta sama prawda. A ja myślę, że będzie lepiej, jak wszyscy będziemy zdrowi. Ja mówię na poziomie realizmu. To znaczy ja wiem, ile kosztuje w skali całego kraju wymiana tych kotłów i wiem, że to nie jest do sfinansowania przez najszczodrzejszy rząd. Nie mówię tylko w sytuacji łódzkiej. Wie pan, to żadnie pan nie zrozumiał, ja jestem jak najbardziej za. To podatnicy finansują rząd. To mówmy o nas. Kotły plus instalacja. Mam znajomych w Krakowie, którzy
za dotację wymienimy sobie całą instalację. Tak, tak. Rzejniki, rury, bo to jest wszystko konieczne. Tak, tak, tak. Mówimy o kosztach robocizny, o tej, jeżeli jest potrzeba odmiany kaloryferów, to wszystko w tym skoczy. Dlatego powiedziałem o kilkunastu tysiącach, ponieważ kocioł gazowy nam kosztuje 7, tak? Albo jeszcze. Dobrze. To pani Pedarzyna, bo pani tutaj nawiązała. Co miała, część osób nie, dzisiaj nie ma. Będę później oglądać na YouTubie ten materiał. Co pani radzi mieszkańcom, którzy chcieliby pozyskać środki na modernizację, na wymianę? To znaczy tak, co ja radzę? Powiem, że jest problem z drugiej strony, znaczy z miasta. Uważam, że powinna być większy przepływ informacji. Skąd ludzie mają wiedzieć, gdzie się mają zgłosić, o co mają pytać, tak? Uważam, że powinno być właśnie w drugą stronę, no bo wszystkim nam zależy, władzom też powinno, tak w szczególności, żeby to społeczeństwo było informowane, że możecie skorzystać z takiego programu, możecie z takiego, a ja jeszcze bym sobie na przykład życzyła, jak administrator, że no, fajnie, z jednej strony są jakieś różne dotacje, jest pomoc finansowa, ale bym chciała też w takiej pomocy wsparcia merytorycznego, nie przeszkadzania, bo na przykład w jednej nieruchomości miałam taką sytuację, wspólnota się zdecydowała na podłączenie do instalacji, tak, do sieci miejskiej, wiadomo, że musi być wywołana uchwała, no i problem, bo miasto ma swoje udziały. I się spotkałam z oporem, no bo po prostu oni nie chcą, tak, miasta na to nie stać, no to były absurdalne, że tak powiem, to jest stwierdzenia, ale musieliśmy, że tak powiem, z osobami z zarządu, musiałam ganiać za dyrektorem z administracji, uświadamiać mu korzyści, jakie będą z tego tytułu płynęły i jeszcze to, że wspólnota pozyska bezwzględne pieniądze. Więc ja bym sobie na przykład życzyła, że mówię, z jednej strony pomoc finansowa fajnie, a z drugiej strony nie przeszkadzajcie jeszcze w tym, żebyśmy mieli lepiej, tak? No i mówię, ludzie. Apel do urzędników. Do urzędników, miasta, tak, dokładnie, żeby po prostu mieli tą świadomość, jeżeli chcemy coś zrobić dobrze, to po prostu no pomóżcie nam, tak? A nie po prostu nie podpiszemy uchwały, bo nie, tak? No. A mówię, były naprawdę wymierne korzyści, na końcu udało się, jak tak powiem, to przeprowadzić, ale spotkaliśmy się na początku z oporem, tak? I mówię, no nie wiem, co robić mieszkańcom, po prostu gdzie mieliby się zwrócić, bo ja sama nie za bardzo wiem, gdzie mogłabym uderzyć. Po prostu szukam, tak? Szukam za pomocą sobie i tutaj akurat pan z zarządu mi wspomógł i pan, który się zajmuje tego typu sprawami, ale to za każdym razem jest poszukiwanie, gdzie, w którym momencie, w jakim roku, jakie są dotacje, na co są pieniądze i nie ma tego pewnika, prawda? Tak, jeżeli pani jest zorientowana, pani w tym siedzi, to ona, pani szuka, i też mi jest to trudno. Co ma zwykle tak, i też mi jest trudno. W ogóle nie. Bo na przykład wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej swego czasu były bardzo fajne dotacje na termomodernizację i to się ukróciło. I tak naprawdę nikt nie umie powiedzieć dlaczego. Tak, nikt nie wie dlaczego. Z wojewódzkim problemem jest, z wojewódzkim funduszem jest duży problem z tego względu, że w przypadku budynków wielomieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, czyli tej centrum Łodzi, nie ma spójnej i długofalowej strategii. Programy się pojawiają roczne i znikają. Z roku na rok pojawiają się te programy w coraz gorszej, że tak powiem, możliwości pozyskania finansowego. Procenty się zmniejszają. Tak, procenty, 70, procenty, 50, może inaczej, procenty się nie zmieniają, wartość kosztu kwalifikowanego się zmniejsza. Czyli on tutaj ładnie to wygląda, wygląda to procentowo, bo mówimy o dofinansowaniu rzędu 30% kosztów kwalifikowanych, ale kwalifikujemy nie 180 zł do cieplenia metra, tylko 130 zł. A program jest często od 2-3 lat, o ile w ogóle jest, bo zdarzały się lata, że nie było programu, tylko z perspektywą roczną. Będzie coraz gorzej. Te programy powinny być wieloletnie, niezmienialne, tak żeby było wiadomo, na co można liczyć i co można było zrobić. Czasami trudno w skali roku przeprowadzić daną inwestycję, tak? Bo tu są na tak, najpierw prawda, dokumentacje, tak? Audyty, projekty, inwestycja, no, szereg jakichś tam działań, dokładnie, zgody, tak? I się okazuje, że chęci są, wspólnota
ma możliwości, a nie mieści się w czasie, tak? No. Proszę Państwa, od razu dodam, nie broniąc tutaj absolutnie funduszu, ponieważ sam też jestem klientem funduszu jako tutaj inspektorat ochrony środowiska, będzie coraz gorzej. A dlaczego? No dlatego, że duże firmy, Państwo wiecie, z czego fundusze mają pieniądze. No między innymi z opłat, krótko mówiąc, emitentów substancji do powietrza. Więc jeżeli taka elektrownia Bełchatów intensywnie się modernizuje, dodaje kolejny blok odsiarczania spalin, zmniejsza tym niejako sobie opłaty, środki do funduszu będą wpływać z każdym rokiem niestety, ale coraz mniejsze. Dobrze, ostatnie pytanie i podsumowująca runda. Ja chciałbym dodać, bo rozmawiamy przede wszystkim o tym programie takim bieżącym, widocznym zimą, tak? Równolegle na te wszystkie elementy nakładają się inne procesy dotyczące struktury i planowania miasta. Niestety miasto zabudowuje w Łodzi Doliny Rzeczne, które były naturalnymi przewietrzeniem miasta i sytuację taką, że mamy wyjątkową sytuację związaną z tym, że Łódź jest na krawędzi wzniesień i to, co jest na przedpolu Łodzi, spychane jest w okresie takiej jak dzisiaj, w kierunku wzgórza i centrum, czyli w rzeczywistości w centrum oddychamy powietrzem, które jest generowane na tych obrzeżach w Aleksandrowie, w Zimnej Wodzie i tych wszystkich małych domkach jednorodzinnych, potrafią wpływać. Z tym praktycznie nic się nie dzieje, sytuacja jest coraz gorsza. Kolejna rzecz to nie ma jasnej polityki długofalowej, ciągów komunikacyjnych i prostych jeszcze elementów, o których dwóch dodam, które rzutują w kilku wypadkach podwójnie na nasze zaangażowanie finansowe w różne instalacje komunalne. Coraz mniej jest zamiatania ulic w Łodzi. Co nie jest zamiecione, trafia do kanalizacji deszczowej i płacimy za oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, plus tony wywożonych z kratek, wywożonych z oczyszczalni ścieków. Kolejna rzecz, nie ma polewania ulic w okresie letnim. W okresie letnim duża część pyłów zawieszonych wynika z podnoszenia tego, co jest naniesione, również tworzenia się tak zwanej wyspy ciepła, która jest wyjątkowym zjawiskiem w Łodzi ze względu na centrum. Nie mówimy przy okazji rewitalizacji o strukturalnym wprowadzeniu zieleni i obszarów obniżających tereny na terenie centrum, które i tak powinno być przebudowane, bo jest wyjątkowo dzisiaj niezamieszkałe, bo nikt nie zadaje sobie dzisiaj z nas pytania, co by było, jakby wszyscy, którzy mogliby mieszkać w śródmieściu, mieszkali i palili tym, czym by musieli palić, bo to wtedy być może byśmy zrozumieli problem, z jakim byśmy żyli na co dzień. To są jeszcze elementy strukturalne, gdzie zapomnieliśmy o planowaniu przestrzennym, strukturalnym całego obszaru miejskiego i zabudowujemy ciągi, na przykład ciągi przewietrzania miasta i on zupełnie się nie mówi. Bardzo dziękuję za to głos, bo faktycznie on przypomniał, jak w 2001 roku w Łodzi jeszcze ekipa SLD masowo zabudowywała hipermarketami i centrami handlowymi korytarze napastające. Pamiętam profesora Kleinerta na komisji planowania przestrzennego, który mówił o tym, że jak się ma pieniądze w Łodzi, to można robić co się chce. Tekst Bianki Mikołajewskiej w Polityce z tamtego okresu, które też mówiły o zabudowywaniu korytarzy napowietrzających. Dobrze, mamy 7 minut. Po minucie dla każdego z Państwa. Co Państwo radzicie mieszkańcom Łodzi w kontekście roku wyborczego i smogu? Panie profesorze, od końca. Proszę. Cóż, no ja myślę przede wszystkim tak, no to mówiliśmy o diagnozie, na pewno jest diagnoza potrzebna, ponieważ diagnoza jest zawsze dzisiejszego spotkania też powinna być. Tak, jest zawsze punktem startowym jakiegokolwiek działania, czy to działania zapobiegającego, czy leczniczego. Więc musimy wiedzieć, jaki jest problem generalnie i wskazanie generalnie, w którym miejscu, czego dotyczy, jaka jest struktura populacyjna tych osób, no, które tutaj mają, przyczyniają się do niskiej emisji. Osobne to jest jedna rzecz. Druga, no działanie. No przede wszystkim ja myślę, że działanie trzeba zacząć oczywiście od źródła, nie? No, czyli wskazanie źródeł. Źródła są dwa, piec i transport. No tak mówiąc najprościej. No, czyli teraz tak, co robi miasto w tym zakresie, to oczywiście tutaj no, pewnie zależy od środków. Pytanie również, co my możemy zrobić w tym zakresie. No i tutaj tu już jest, trzeba rachunek sumienia zrobić. No. Z piecem
odnośnie pieca, no to sam piec, rodzaj paliwa, jeżeli na pewno nie palimy śmieci, jeżeli kominek, to suche drewno, no mówiąc najprościej. No. Jeżeli transport, no to czy jadę auto, samochodem, czy transportem publicznym i jeżeli samochodem, to co to jest za samochód? No. Czyli znowu rachunek sumienia, no, czy mój samochód nie jest kopciukiem. To jest taka podstawowa rzecz, możemy sobie to obliczyć. Tak? I to jesteśmy wtedy, mamy przynajmniej prawo wymagać, proszę Państwa, bo ja uważam, że obywatel ma oczywiście, ale ma prawo wymagać, ale też powinno być w porządku. Co dalej? No proszę Państwa, tu nie oczekujmy, że to będzie natychmiast ta poprawa. Jest bardzo dobry klimat, żeby ta poprawa była szybko, ale z drugiej strony, no proszę Państwa, to jest proces. Czy ten proces, jak długo zajmie? No myślę, że zajmie kilka lat. No. I to jest, ale z drugiej strony, proszę Państwa, no musimy sobie zdawać sprawę, że praktycznie no, ten proces już przeszedł większość krajów Europy tej zachodniej, już tak powiem, ten proces przybyło. Nie? No, i są dobre wzorce, no więc trzeba te dobre wzorce skorzystać. Dziękuję, panie Sławomirze. No ja się skupię na tym piecu, jak to pan powiedział profesor, bo na tym się znam. No, wydaje mi się, że potrzebny jest wieloletni, długi program dla Centrum Łodzi. I to w takich aspektach właśnie wymiany, czy podłączenia, czy właśnie alternatywnych takich niskoemisyjnych pieców. Natomiast druga sprawa, no to też trzeba pamiętać, że jedna sprawa to jest wymiana na to ekologiczne, a druga sprawa, no to jest ta pomoc później, żeby ten człowiek, który tam mieszka, miał możliwość korzystania z tego, no bo jeżeli nie będzie go stać, czyli ten program, to co mówiliśmy o tej pomocowej, żeby to... I może, że to jest też taka rewitalizacja społeczna tego centrum, no bo jeżeli część rodzin nie stać na to, żeby zapłacić za rachunek za ciepło, za energię elektryczną, no to nie będą płacić, no będą wrócą do palenia śmieci. To jest chyba największy problem w chwili obecnej. Nie tylko ta techniczna rewitalizacja, ale również społeczna. Dziękuję. Pani Weroniko? Pytanie było, co radzę, tak? Co radzimy? W kontekście roku wyborczego. W kontekście roku wyborczego. Ja z punktu widzenia zdrowia publicznego na pierwszym miejscu, już nawet nie z punktu widzenia roku wyborczego, będę chwilę, radzę czy życzę, żeby w pierwszej kolejności każdy mieszkaniec miasta, które dotknięte jest problemem zanieczyszczeń, dbał o swoje zdrowie, dowiadywał się, edukował, jak może się chronić siebie, swoje dzieci, swoich bliskich. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Druga rzecz już związana, trochę bardziej, ale jeszcze dotycząca indywidualnych osób, żeby wymagać od siebie, czyli w nawiązaniu do rachunku sumienia, o którym pan profesor powiedział, i zastanowić się, co ja mogę zrobić, żeby nie pogarszać problemu, jakie działania mogę podjąć, dowiedzieć się, gdzie je mogę podjąć, w jaki sposób, czy mogę uzyskać na nie wsparcie, dotacje, dofinansowanie i w jaki sposób mogę aktywnie promować dobre wzorce i postawy. No a trzecia, tak naprawdę już porada związana właśnie z rokiem wyborczym, patrzeć na ręce rządzącym, czy bardziej patrzeć na plany tych, którzy chcieliby tworzyć przyszłe polityki naszego miasta czy regionu i oczekiwać konkretnych propozycji, bo obietnic to już mieliśmy dużo i wydanych miliardów złotych to mieliśmy też dużo. Konkretnych, merytorycznych propozycji, które doprowadzą do tego, że faktycznie będziemy mieć lepsze powietrze, lepsze zdrowie, a nie plany czy programy podobne do tych, które zostały stworzone, a do tej pory nie zostały zrealizowane. Dziękuję. Pani Katarzyna? Znaczy ja powiem krótko, że życzyłabym dobrych programów finansowych, dotacji docelowych, wsparcia merytorycznego i jak gdyby nie przeszkadzania w realizacji, tak, przedsięwzięć. To też jest właśnie ważne, że po prostu jeżeli już coś chcemy przeprowadzić, to żeby miasto nas wspierało w tym, urzędnicy, miejscy, administrację, a nie blokowało, tak. Tego bym sobie życzyła. Bądźcie Państwo w tym roku wyborczym jak ten przysłowiowy upierdliwy pepek. To jest rzeczywiście taka szansa, że można wiele w roku wyborczym uzyskać. Tylko tyle. Dziękuję.
Ja bym się podpisał pod wyznaczami, które przednicy powiedzieli. Pamiętajcie Państwo, że macie tutaj w Łodzi już uchwałę antysmogową, która zmusza w pewnym horyzoncie czasowym do wymiany kotów. To jest dość liberalny horyzont, to jeszcze dużo czasu, ale to szybko zleci. Więc jak ja bym miał doradzać władzom miasta, to maksymalne środki, jakie da się zmobilizować na pomoc w wymianie i ewentualnie potem dopłatach do energii, z tymi wszystkimi tutaj zastrzeżeniami, czy potrzeba jeszcze osób, które będą te doradcze czy informacyjne funkcje pełniły, tylko i wyłącznie w tym obszarze wymiany źródła ciepła, tak jak to było zrobione w Krakowie. Nie wystarczy dla wszystkich, pamiętajmy o tym, nie ma się co łudzić, ale żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z pomocy. I to jest ten aspekt niskiej emisji, czyli ogrzewania. A aspekt transportowy w tym momencie przeszła przez Sejm i Senat uchwała elektromobilności. Tam można prawdopodobnie, takie trochę kulawe to jest, tworzyć strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej, tak zwane strefy z tego transportu, a już teraz można rozszerzać strefy płatnego parkowania, uprzywilejować komunikację publiczną, na przykład przez rozwój sieci bus pasów. I te dwa działania mogą być kontrowersyjne dla mieszkańców, to znaczy pewnie bardziej te ograniczenia transportowe. I to, żeby mieszkańcy mogli w ruchu wyborczym, przydałaby się jakaś kampania edukacyjna prowadzona przez miasto. Więc dlaczego nam się to opłaci, dlaczego to poprawi wizerunek miasta, nasze zdrowie i że warto ponieść pewne wyrzeczenia, na przykład nie móc wiedzieć. Zwiększenie świadomości. Drodzy Państwo, kończymy 20:30. Ja tylko dodam, że będziemy oczywiście patrzeć bardzo na ręce. Rok wyborczy jest taki, że będziemy zadawać komitetom wyborczym pytania związane ze smogiem. Zapraszam w lutym. Prawdopodobnie debata będzie poświęcona zatrudnianiu radnych w różnych spółkach samorządowych, co z tego wynika. Natomiast w marcu inwestycje, duże inwestycje w Łodzi, na przykładzie Orientarium. Wrócimy do tematu Orientarium. Zapraszam. Dziękuję.